Państwu, oficjalnie zaczynamy. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Nazywam się Celina Głogowska, jestem absolwentką gdańskiej filozofii, doktorantką filozofii w Szczecinie i mam przyjemność otworzyć to pierwsze spotkanie pod hasłem Gdańsku filozofuj. Spotkanie zorganizowałam wraz z moimi przyjaciółmi po gdańskiej filozofii, dr Aleksandrą Szulc, która robi zdjęcia, Łukaszem Dębińskim, który kameruje, Jarkiem Dalkę, który będzie sprzedawał czasopismo Filozofuj i Martą Broniewską, której jeszcze z nami nie ma. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach Gdańskiego Funduszu Kulturalnego. I otwiera ono również działalność klubów Filozofuj w Gdańsku. Kluby Filozofuj będą polegały na tym, że co dwa miesiące średnio będziemy organizować takie właśnie spotkania wokół kolejnych numerów dwumiesięcznika Filozofuj, który dzisiaj jest w promocyjnej cenie, można kupić za 20% taniej, a jeden numer za 50% taniej. Najbliższe spotkanie odbędzie się prawdopodobnie jeszcze w styczniu, będzie poświęcone Bogu i religii, wokół 6 numeru filozofii. Teraz pokrótce powiem, jak będzie wyglądało spotkanie. Tematem spotkania jest pytanie, dlaczego demokracja? Prelegenci najpierw, każdy z prelegentów będzie miał po 5 minut, żeby przedstawić swoje stanowisko w kwestii, dlaczego demokracja? Następnie nastąpi dyskusja między nimi, trwająca około 30-45 minut, a potem Państwo wszyscy zostaniecie zaproszeni do tej dyskusji, każdy będzie mógł zadać pytania. Teraz pokrótce przedstawię prelegentów. Wszyscy panowie są pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego. Pracują na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. Wszyscy są filozofami. Mocno powiedziane. Doktor habilitowany Wojciech Żołaniec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się m.in. filozofią społeczną i filozofią prawa. Jest kierownikiem Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej. Ostatnia książka pana profesora, która wyszła spod jego pióra jako autor, jako współautor i współredaktor, to Universality of Punishment, czyli uniwersalność kary, która zostanie wydana w tym roku w Bari we Włoszech. Została wydana w tym roku w Bari we Włoszech. Na stałe pan profesor mieszka w Bonn w Niemczech, a w wolnym czasie lubi czytać i recytować poezję. Tak, myślę, że brawa. Z drugiej strony stołu doktor habilitowany, profesor UG, Romuald Piekarski. Zajmuje się głównie filozofią polityki, ale nie tylko. Pracuje w Zakładzie Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej. Pan profesor jest przewodniczącym oddziału gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Najbliższa książka, jaka się ukaże w tym miesiącu pana profesora, to Machiavellizm, patologia ducha, sakrum i polityka, eseje z filozofii polityki. W tym miesiącu, zgadza się? W grudniu. Hobby pana profesora to słuchanie muzyki klasycznej, jazzu oraz rocka z lat 60. i 70., a także wyjazdy w plener. I doktor Artur Schutta, który zajmuje się m.in. filozofią społeczną i etyką, jest pracownikiem Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej, jest współzałożycielem i redaktorem naczelnym czasopisma popularno-filozoficznego Filozofuj, autorem m.in. książki pod tytułem Obywatelskie Nieposłuszeństwo – Próba Określenia Pojęcia. Hobby pana doktora to nauka języków obcych, obecnie języka węgierskiego, chodzenie po górach i gra w piłkę nożną. Także zaczynamy. Oddaję panom głos, pytając: demokracja, dlaczego? Chciałem zacząć od podziękowań z
strony organizatorów. No i witam Państwa jeszcze raz. Otrzymałem mikrofon, więc mam głos trochę mocniejszy niż inni, więc może chciałem tak jakoś uporządkować to, co będę miał tu okazję powiedzieć. Mamy tylko 5 minut, to jest mało czasu, więc chciałem jak najlepiej go wykorzystać. Proszę wybaczyć, ale zdecydowałem się na rodzaj odczytu, także urwę po tych 5 minutach. Natomiast co w nim będzie? No, chciałem powiedzieć, że troszeczkę się czuję nieswojo, jak ktoś mnie nazywa filozofem, bo to jest takie coś, znaczy po prostu bardzo szanuję filozofę i filozofów i podziwiam ich, więc nie wiem, czy raczej sobie bym przypisał jakąś rolę, powiedzmy, akademika. I też część mojej wypowiedzi będzie miała w gruncie rzeczy taki charakter, że będę chciał się podzielić z Państwem wiedzą, jakie są argumenty za i przeciw oczywiście. Myślę, że jeśli chodzi o moje własne jakieś przekonania, to w części końcowej w dyskusji będę miał miejsce, a może ktoś mnie zapyta jeszcze wprost, to wtedy no, wypowiem się bardziej osobiście. Także pozwolicie Państwo, że tutaj w formie odczytu to przedstawię krótkiego. Pojęcie demokracji jest nawet niejednoznaczne. Niemal każdy używa go po swojemu. Jest ono pojęciem politycznym, zatem ma właściwości oręża, którym posługujemy się w walce i rywalizacji. Demokracja to all things bright and beautiful, all things wise and wonderful. A zatem szczytowe osiągnięcie cywilizacji zachodu. Demokracja otacza nas co dzień. Jednak, czy zgadzamy się wszyscy, czym ona jest? Na konferencji poświęconej cnotom politycznym, którą konferencję organizowałem w 1995 roku, jeden z prelegentów rozpoczął swój wykład od wezwania. Rozejrzyjmy się dookoła. Czy istnieją chociaż dwie rzeczy naprawdę sobie równe? W świetle tego wezwania demokracja jest czymś, proszę wybaczyć, w rodzaju czarnej bieli, czy hałaśliwej ciszy. Czymś niemożliwym. Może za tym terminem ukrywa się po prostu oligarchia? Demokracja jest pewną zasadą organizującą życie zachodnich społeczeństw, wpływającą na kształt oraz funkcjonowanie naszych instytucji i procedur. Mimo faktu, że mamy w Europie wiele monarchii albo republik, to nazywanie ich liberalnymi demokracjami nie jest bez podstawy. Przyznajmy, demokracje liberalne w zakresie urządzania życia politycznego stanowią pewne osiągnięcie. I ja cenię pokojowe przekazywanie władzy i kadencyjność, prawne gwarancje istnienia opozycji oraz generalnie ujęcie konfliktu w pewne ramy instytucjonalne. Te tak zwane rządy prawa docenią już Platon i Aristoteles, chociaż w ich czasach demokracja miała oczywiście inne oblicze. Nie była to nowoczesna demokracja parlamentarna, reprezentacyjna itd. Nie mogło w zakresie analizy krytycznej, analizy prostej demokracji, jako rządów większości, znieść oczywiście klasycy. Dla nich demokracja bezpośrednia, to ustrój, w którym przewagę zdobywają ludzie prości, niewykształceni, kierujący się nieokiełznanymi namiętnościami. Także ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych pozostawali nieufni wobec tłumu, wobec fakcji, wobec partykularnych interesów i starali się demokrację utemperować. Taką utemperowaną przez elementy monarchiczno-arystokratyczne demokracją, taką właśnie demokracją, była już Republika Rzymska, którą sławił Cycero. Amerykanie wymyślili federalizm oraz silną władzę sędziowską, stojącą na straży zapisów konstytucyjnych. Powracając jeszcze na chwilę do Arystotelesa, wspomniałbym o tym, że chociaż rządy prawa dają już pewne gwarancje ładu w przestrzeni publicznej społeczeństwa, to jednak same prawa nie rządzą. Prawa muszą być aplikowane, przestrzegane, interpretowane i poprawiane. W nowych ustawach na przykład.
powinniśmy pamiętać, że demokracje mają także charakterystyczne dla siebie patologie. Niemało ich znajduje w obecnej demokracji polskiej. Jest ta demokracja wciąż nieokrzepła, nieobrosła dobrymi obyczajami, jak ma to miejsce w przypadku Anglii czy Stanów Zjednoczonych. Tam ustępujące władze i przegrani w wyborach gratulują zwycięzcom czy następcom, pozostają w stosunku do nowych rządzących lojalni. W Polsce rywalizacja partyjna pełna jest agresji, naginania prawdy, dopasowywanej do własnego doraźnego interesu. Niedostatecznie wysoka kultura polityczna sprawia, że nikt nikogo do niczego nie przekonywuje. A debaty stanowią często po prostu spektakl teatralny. Bywa jeszcze gorzej, gdy przeciwników politycznych usiłuje się spotwarzyć, oszkalować, poniżyć moralnie, atakując ich nie fair i bez uzasadnionych racji. Kontrastuje to na przykład z kulturą polityczną Anglii. Od czasu wojny domowej w wieku XVII Anglicy wiele się nauczyli, podnosząc kulturę polityczną i obyczaje parlamentarne na wyższy pułap. Tymczasem u nas odnosimy wrażenie, że niemal bez ustanku trwa istna zimna wojna domowa. Co prawda, także w demokracjach zachodnich wielu jest w polityce graczy nieuczciwych, którym przypisywałbym jakąś wersję makiawelizmu. No, czuję się specjalistą w tym zakresie, więc wydaje mi się, że makiawelistę potrafię rozpoznać. Dobrze by było, gdyby politycy wzorowali się choćby na rywalizacji sportowej, gdzie łamanie ustalonych reguł i tak zwane zachowanie niesportowe oznacza rychło dyskwalifikację. Gdy chodzi o relacje międzynarodowe między stowarzyszonymi państwami demokracji, to znaczy w tych właśnie relacjach demokracji jest raczej niewiele. Na przykład we władzach Unii Europejskiej mamy wyraźne elementy oligarchii czy dyktatury. Widać to chociażby w tym, iż dwaj najwięksi gracze, czyli Niemcy i Francja, mogą bez żadnych poważniejszych uzgodnień z pomniejszymi państwami członkowskimi decydować o takiej kwestii jak przyjmowanie imigrantów z Syrii czy innych krajów muzułmańskich. Kolejna ważna rzecz to cnoty polityczne obywatelskie. Politycy i prawnicy odpowiedzialni za uchwalanie, stosowanie prawa powinni mieć, takie jest moje przekonanie, podwyższone kwalifikacje moralne oraz intelektualne. Bez nich najlepsze nawet prawo, ustawy i uchwały to niewiele więcej jak martwa litera. Zatem ważna jest praktyka prawno-polityczna na wszystkich szczeblach władzy, od centralnej po samorządy. Ważne są również, nie wiem, może nawet przede wszystkim, zdolności intelektualne. Wiedza elit mających wpływ na konkretne decyzje, rozstrzygnięcia i rozwiązania. Także nie jest rzeczą bez znaczenia, w jakim języku się obywatele porozumiewają z politykami i jakim sobą politycy między sobą. Od języka to zależy tak samo dużo, jak od pamięci, o tym już nauczył święty Augustyn. Wiele byłoby do powiedzenia o tak zwanej demokracji partycypacyjnej, umiejętnościach deliberacyjnych i tym podobnie. Praktyka publikowania sondaży popularności osób, grupowań czy jakichś rozwiązań politycznych w Polsce tylko częściowo spełnia swoją rolę. Brakuje, moim zdaniem, bardziej jakościowych sposobów kształtowania i upubliczniania opinii. Wedle Arystotelesa ten tylko zasługuje na miano obywatela, kto sam pełni od czasu do czasu jakieś funkcje urzędnicze, na przykład sędziów przysięgłych, kuratorów czy ławników. Co prawda te role no, lepiej są obsadzane na przykład w Stanach Zjednoczonych. Kolejną wadą naszej polskiej demokracji jest brak. Brak mianowicie eliminacji elementów najgorszych. Co prawda w ostatnich wyborach część starych wyjadaczy z lewicy, proszę wybaczyć za kolokwializm, wylądowało za butą parlamentu, to jednak stosunkowo mała, niezależna władza sędziowska, przepraszam, mało niezależna władza sędziowska jest jedną z przyczyn niezatapialności niektórych formacji czy konkretnych polityków, którzy odpowiedzialni są za decyzje złe, kiepskie ustawy i tym podobne rzeczy.
Gdy chodzi o polski republikanizm, bo mnie się demokracja w tej wersji lepszej kojarzy z republikanizmem, to rozgraniczenie, no może warto byłoby przeprowadzić, ale zakładam, że Państwo mniej więcej wiecie. W każdym razie moim zdaniem to republika demokratyczna się da bronić, ale jeszcze bardziej da się bronić republika arystokratyczna, ale tu musielibyśmy tutaj porozmawiać o starożytności, ale to nie ma miejsca. Gdy chodzi o polski republikanizm, to mieliśmy całkiem niezłe tradycje w ramach demokracji szlacheckiej. Podzielam opinię Krasnodębskiego. Szkoda, że polski model liberalnej demokracji nie został wzbogacony o te nasze dawne dziedzictwo. Liberalna demokracja ma szereg odmian, lecz co sprawdza się na przykład w Stanach Zjednoczonych, to niekoniecznie równie dobre jest w Europie. Co sprawdza się w społeczeństwach ukształtowanych przez chrześcijaństwo, jest nie do przyjęcia w republikach islamskich. Ja sam jestem w zasadzie do demokracji usposobiony krytycznie. Uważam się za konserwatystę, tradycjonalistę i w sytuacjach konfliktu zasady demokratycznej z tradycją czy zasadą autorytetu staję często po drugiej stronie. Bronię mądrości przodków, opowiadam się za wspólnotą, które jest miejsce na takie wartości jak przyjaźń, życzliwość czy solidarność. Chociaż zobowiązany jestem trzymać się rygorów rozumowych, tak, jeśli występuję w tej roli akademika, powiedzmy, to w sporze spadkobierców oświecenia z ludźmi wiary chrześcijańskiej nieomal zawsze staję po stronie wierzących. Mój racjonalizm bliższy jest tego antycznego, godzącego się z teizmem. Pewien rodzaj humanitaryzmu uważam za zabobon, tutaj zabocheński. Szanuję rację orędowników praw człowieka, lecz nie zastępują mi one absolutu. Cenię również autonomię, lecz uważam, że Kant w tym względzie znacznie przesadził. Dziękuję. Już skończyłem. Właśnie tak, że dobrze się złożyło. Więcej do dyskusji może. Dziękuję. Może danie stawiającym znaleźć miejsce, zanim zacznę moją kwestię. Miejsce jest, jak ktoś chce usiąść. Zapraszamy. Proszę Państwa, dziękuję przede wszystkim organizatorom, znakomitej pani magister Kłokowskiej i wielkiemu doktorowi Szulcie za zaproszenie, to wielkoduszne zaproszenie na tę dzisiejszą imprezę. I przede wszystkim chciałem wyjaśnić, że pytanie, dlaczego demokracja, które jest pytaniem wiodącym tej imprezy, troszeczkę mi przerasta, muszę przyznać. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, dlaczego demokracja, nie jestem pewien, czy właściwie rozumiem to pytanie. Ja sobie przekazało, że ja wstanę i jest trochę na tym ludzie, jak stoję, niż kiedy się sprawa przypomnę. Więc, ale pani Głogowska w swoim nieskończonym dobroci była uprzejma przygotować listę kilkunastu czy dwudziestu kilku pytań pomocniczych, które rozczłonkowują niejako to pytanie nadrzędne, dlaczego demokracja. Do niektórych z nich mogę się odnieść, a zwłaszcza do pytań drugiej grupy, które noszą nagłówek, od czego zależy wartość demokracji, od czego zależy wartość demokracji. Otóż, proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, której w tym bardzo ciekawym numerze filozofów, naszego ukochanego pisma filozoficznego, znalazłem parę odniesień, ale trochę mało tych odniesień. Właśnie, wszyscy powinni kupować, wszyscy powinni znać, czytać, kupować czasopismo. Niewiele odniesień, ale ładnych parę, znaczy jedno odniesienie znalazłem, no, pozwolę sobie przyszłości zacytować, mimo jakiej przyszłości, najbliższych 4 minut i 3 kwadransów, 3, 45 sekund.
o co chodzi? Chodzi o to, że demokracja, jakkolwiek ją pojmować, proszę Państwa, czy będzie to demokracja przedstawicielska, czy bezpośrednia, czy uliczna, są i takie, są, niektóre kantony szwajcarskie są takie formy demokracji przedstawicielskiej, gdzie jeden deputowany wypada na czterech, spodnie czterech wyborców, także jest to demokracja pośrednia, więc przedstawicielska bezpośrednia, czy kanclerska, czy gabinetowa, czy prezydencka, czy jaka inna jeszcze. Wszelka demokracja ma to ze sobą wspólnego, czy to cechuje i to łączy z innymi demokracjami, że prędzej czy później tak zwany szary obywatel, zwykły obywatel, jest pytany o zdanie, co sądzi na temat tego czy tamtego. W tej czy w innej formie, znowu zależy od formy demokracji, jaka ta forma będzie. I teraz to pytanie ma konsekwencje, to znaczy nie dla niego ma konsekwencje w sensie, że zostanie ukarany za wyrażenie swojego zdania. Tak było, tak bywa. Tak bywa, czy tak było w poprzednim systemie politycznym, jak myśmy mówili. Ale w idealnym świecie przynajmniej konsekwencje są takie, że jego zdanie jest brane pod uwagę w zakresie kształtowania dobra wspólnego. To znaczy podejmuje się pewne decyzje, czyli ci rządzący podejmują takie czy inne decyzje, kierując się po części również tym, co ten szary obywatel powiedział. I teraz pytanie pani magister Żółkowskiej, od czego zależy wartość demokracji. Bardzo ważną rzeczą jest to, proszę Państwa, żeby ten szary obywatel, ten zwykły człowiek, nie przedstawiciel elity, moim zdaniem w Polsce się za bardzo bardzo akcentuje elity, elitarność. To jest charakterystyczne dla krajów o niedorozwiniętych systemach politycznych, krajach trzeciego świata. Chcemy przestać być krajem trzeciego świata. Ten szary obywatel powinien mieć możliwość wyrobienia sobie opinii. To jest sprawa bardzo banalna, zdawałoby się, a jednak bardzo istotna. Musi mieć możliwość rozumnego ustosunkowania się do pytania, które mu zostanie postawione. Czy referendum, czy głosowaniu, czy w zakresie implicite, wtedy, kiedy nie ma pytania dosłownie, jak w przypadku referendum, czy chcesz podniesienia wieku emerytalnego, czy też nie, tylko przechodzi kandydat na posła, czy jakiegoś innego urzędu, w moim programie będą takie a takie punkty i pytanie postawione wyborcy implicite jest takie, czy chcesz, żeby te punkty były realizowane. Więc ważne jest, żeby ten zwykły wyborca, zwykły szary człowiek z ulicy, zwykły obywatel, przeciętny, jak mówią Niemcy, the kleine man, mały człowiek, miał możliwość wyrobienia sobie rozumnego zdania w zakresie swoich możliwości umysłowych, oczywiście których nie wolno przeceniać, ale których nie wolno też nie doceniać. Moim zdaniem w Polsce się nie docenia zdolności umysłowych zwykłego człowieka. Pogardza ją za to wręcz, po których wersjach wręcz pogardza. To jest niebezpieczne. On jest potrzebny i od tego zależy wartość demokracji, bardzo zależy na wartość demokracji, żeby ta odpowiedź była rozumna, żeby on poświęcił trochę czasu, ale żeby miał najlepiej zinstytucjonalizowane możliwości wyrobienia sobie zdania na dany temat. W Niemczech na przykład istnieje coś takiego, co się nazywa Bundeszentrale für politische Bildung, czyli federalna centrala kształtowania opinii politycznej. Mając Bildung, kształtowanie się opinii politycznej, to jest konstytucyjnie w Niemczech zakotwiczona funkcja partii politycznych, które te funkcje spełniają lepiej czy gorzej, albo porównując z innymi krajami Europy Zachodniej całkiem dobrze. Kształtowanie się opinii, kształtowanie opinii poszczególnego obywatela, nie przez wplaczanie mu do głowy jakichś komunałów czy jakichś normatów, ale przez tworzenie warunków, w których on rozsądnej dyskusji, nie na forach internetowych, gdzie chcą się wyzyskami, ale w rozumnej dyskusji z równymi sobie, czy z obywatelami, których traktuje jako równych sobie, którzy jego traktują jako równego sobie, potrafi sobie robić opinię o danym temacie. Żeby nie było tak, jak pisze Cunningham w książce, której właśnie przesłałem cytowania z strony 17, że decydującym głosem takiej właśnie demokracji, moim zdaniem źle funkcjonującej, jest głos tych, którzy nigdy nie zastanawiali się nad rozstrzyganym problemem i którzy nie mają ani odpowiedniej wiedzy na jego temat do ostatniej chwili, byli niezdecydowani i ostatecznie dokonują wyboru pod wpływem irracjonalnych impulsów, na przykład pod wpływem tego, czy podoba mi się krawat jakiegoś kandydata czy polityka. Krawat, czy też jakieś inne sprawy emocjonalne, momentalne, impulsywne, niezwiązane z żadnymi racjonalnymi przemyśleniami. I teraz dobrze skonstruowana demokracja ma to do siebie, że stwarza pewne instytucje, tak jak instytucja salonu w Francji jeszcze przed rewolucyjną XVIII wieku, w której można pewne rzeczy przedyskutować, po to, żeby sobie rozumieć, wyrazić opinię na taki czy inny temat. Proszę Państwa, my w tej chwili uczestniczymy właśnie w czymś takim. I to mnie bardzo cieszy i dziękuję Państwu za zachęcam do dyskusji. Dobry wieczór Państwu, też przywitam się, chociaż już witali się wszyscy po kilka razy. Miło mi Państwa widać podwójnie jako ten, kto tu ma przed chwilą za chwilę mówić, ale również jako osoba, która jest zaangażowana w wydawanie czasopisma. Dziękuję Celinie za zorganizowanie tego spotkania. Myślę, że przemijamy dwa poprzednie. Mam informacje na temat, jak było w Opolu, jak było w Lublinie. No tak, każde z tych spotkań czterokrotnie przemijamy przynajmniej. Dzięki Państwu oczywiście.
Jeśli miałbym powiedzieć teraz ja coś na temat demokracji, czy po prostu to korzystam z mojej ściągawki. Znaczy, ze strony 17 jest takie opracowanie argumentów za demokracją i przeciw demokracją z dwóch źródeł, z artykułu Amy Goodman o demokracji i właśnie wspomnianego Franka Cunningham'a. Gdy spojrzysz na tę ściągawkę, to ciekawa rzecz jest. Argumentów za demokracją jest 7, argumentów przeciw jest 5. Ale argumenty przeciw zajmują 3/4 powierzchni tego fragmentu, który jest za i przeciw. Co by z tego mogło wynikać? No, wynikałoby, że już tak się przyzwyczailiśmy do pozytywnych argumentów, że czytelnikowi nie trzeba ich rozwijać. Wystarczy w jednym zdaniu powiedzieć, na czym polega i wszyscy wiedzą. Natomiast argumenty przeciw bardziej może też są zrozumiałe, ale rozpalają piszącego. Wtedy więcej daje z siebie, więcej poświęca uwagi i bardziej rozwija wątek. Ja wspomnę te argumenty tutaj, bo chciałbym, żeby się pojawiły, ale na koniec dodam taki argument, powiedziałbym, egzystencjalny za demokracją. Oczywiście jest, można mieć pewne spostrzeżenie, dokonać spostrzeżenia, że historycznie rzecz biorąc, najrzadziej ze sobą, jeśli jakiekolwiek wojny kraje różne prowadziły, to najrzadziej ze sobą prowadziły je demokracje. Mógłbym nawet postawić hipotezę, że właściwie trudno znaleźć jest, gdzie dwa kraje demokratyczne, taki przypadek, prowadziły ze sobą wojnę. To jest ważny argument za demokracją. Oczywiście za tym, abyśmy wszyscy byli krajami demokratycznymi, powinienem może powiedzieć. Po drugie, w żadnym innym kraju, tak jak w krajach demokratycznych, zwykły szary obywatel nie ma takiej szansy wyrażania własnej opinii. Ja nie mówię, że to jest idealna sytuacja dla wyrażania opinii, ale relatywnie lepsza niż gdziekolwiek indziej. Można powiedzieć wiele, można obrazić nawet w jakichś przynajmniej granicach rządzących i ujść żywo. Gdzie indziej nie będę wskazywał kierunków geograficznych ani historycznych momentów, ale ostra krytyka najwyższych władz raczej była niebezpiecznym zajęciem. Również wolność indywidualna czy osobista, jaką możemy się cieszyć, jest też relatywnie duża, może nie jest największa. Może są takie kraje, gdzie władza w ogóle się nie wtrąca w życie obywateli, pod warunkiem, że obywatele nie wtrącają się w jej życie. W demokracji, przynajmniej zachodniej, aż tak dobrze nie jest, bo płacimy podatki, musimy wiele rzeczy robić, żeby spełnić pewne wymogi w stosunku do naszego państwa. Ale zasadniczo możemy cieszyć się wolnością osobistą, możemy decydować, czy mieszkać tu, czy tam. Oczywiście ekonomia nas ogranicza, ale pytanie, gdzie ona nie ogranicza. Następny argument, rozwijanie specyficznie ludzkich zdolności, takich jak autonomia moralna, odpowiedzialność, rozwój intelektualny, zdolność debatowania na temat wspólnych problemów, tak jak w tej chwili. Mógłbym długo bronić, pokazywać różnice, ale wydaje się, że też jest to kwestia oczywista, że nawet jeśli ktoś gdzieś w średniowiecznej Polsce, urodziwszy się w rodzinie chłopa pańszczyźnianego, został profesorem na UJ-cie, to umówmy się, że to był wyjątek. Natomiast dzisiaj, może nie w tak skrajny sposób skok, ale dosyć często się zdarza, że osoba, której rodzice, powiedzmy, nie mieli wyższego wykształcenia, dzisiaj to wyższe wykształcenie ma. Ktoś mógł powiedzieć, tak było również w PRL-u, nie będę zaprzeczał. Niemniej w demokracji jest to coś normalnego, nie jest współczesnej demokracji, może powinienem dodać, to oczywiście komplikuje argumentację, ale ja mam tylko 5 minut. Argument 5, równość polityczna, inkluzywność, takie modne słowo. Znowu, jeśli chodzi o kraje demokratyczne, to osoby, które powiedzmy są jakby z zewnątrz, albo są imigrantem, albo są osobą, która w jakiś sposób nie pasuje do dominującej większości, na przykład mogą mieć innego wyznania, albo w ogóle nie mieć żadnego wyznania religijnego, albo mieć preferencje, które z punktu widzenia większości są moralnie podejrzane. Takie osoby nadal mogą uczestniczyć w życiu politycznym, nadal mogą aktywnie działać i czuć się częścią ciała politycznego. Przez ciało polityczne rozumiem naród w sensie politycznym, my obywatele. Demokracja sprzyja dobrobytowi. Gdyby przyjrzeć się, gdzie mamy kraje demokratyczne i gdzie mamy kraje, gdzie poziom ekonomiczny jest w miarę przyzwoity, to może się okazać, oczywiście nie wiadomo, co jest warunkiem czego. Czy to demokracja sprzyja ekonomii, czy ekonomia sprzyja demokracji. To oczywiście tutaj można by również dyskutować, ale jakoś tak się dzieje, że jak gdzieś straszna bieda piszczy, to albo już nie ma demokracji, albo nigdy nie było. A jeśli gdzieś jest w miarę przyzwoicie, to nawet jeśli nie ma jeszcze demokracji, to można jej już oczekiwać, bo ludzie, którym się wiedzie lepiej, mają wyższe oczekiwania również na poziomie politycznym.
chociaż ktoś powie, ale Chiny na przykład, no być może, ale Chile z kolei bym powiedział, byłby kontrprzykładem, chociaż co to jest 15 milionów przeciwko miliardowi z kawałkiem. Również pokojowe współżycie społeczeństw w ramach demokracji. Wydaje się, że w krajach demokratycznych później się nawet zabroni w porównaniu niż gdzie indziej. Tutaj profesor Piekarski wspomniał, że są wojny, że tak człowiekowi aż żal patrzeć, jak się wzajemnie nienawidzą i szydzą z siebie. Zresztą, jeśli byście poczytali również gazety dziś, to po jednej i po drugiej stronie jedni z drugich sobie szydzą, ale to jest tylko taka zastępcza forma prowadzenia wojny. Natomiast szukając przykładów różnego rodzaju rokoszów czy rokoszy w Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej, to one właściwie, te spory polityczne kończyły się rozstrzyganiem no, za pomocą szabel bardzo często. W Hiszpanii w latach 30. nie było, to nie był spór polityczny, demokratyczny, tylko mieliśmy wojnę domową. No, możemy szukać wiele różnych przykładów pozademokratycznych kłótni i sporów, raczej były bardziej gwałtowne. Argumenty przeciw, ja ich nie będę tu może rozwijał, odwołam się tylko do tego, co powiedział profesor a propos irracjonalności decyzji. I rzeczywiście jest prawdą, że jak jest jakaś kwestia sporna, powiedzmy około 30% społeczeństwa jest przeciw, około 30% jest za, większość się w ogóle tym nie interesuje, ale jak jest referendum albo jakieś wybory, no to do tych 30 na 30 jeszcze jakieś 2-3% bierze udział i oni są tą cegiełką, która przechyla szale, a ci ludzie akurat nie decydują w oparciu o jakiś głębszy namysł i to wypacza wybory czy wypacza głosowanie. Inne wady tylko wymienię. Tyrania większości, umasowienie kultury i moralności, niska skuteczność rządów demokratycznych. No i tam, gdzie brak jedności etnicznej, światopoglądowej i nagle powstaje demokracja, to wtedy często rzeczywiście kończy się tak jak na Bałkanach. Mówi się często o bałkanizacji. To był argument przeciwko demokracji. Ja bym powiedział w ten sposób, że owszem, są takie niebezpieczeństwa, ale wymienianie tych słabych stron demokracji nie powinno prowadzić do wniosku, że powinniśmy skończyć z demokracją, tylko że powinniśmy nad nią pracować. I ostatni egzystencjalny argument, o którym powiedziałem. Oczywiście człowiek, jak patrzy przez pryzmat swojego życia, gdzie mu się żyje najlepiej, to nie ma za wiele doświadczenia. Urodził się tutaj, pamięta z dzieciństwa, jak jest tutaj. Gdzieś był za granicą, ale zawsze jako gość. Nigdy nie był w środku, nie wiedział, jak ludzie czują, żyjąc tam. Niemniej mam takie wrażenie, że gdyby każdego z was rzucono w skórę kogoś, kto urodził się gdziekolwiek indziej niż w kraju demokratycznym, czy w Afryce, czy w Azji, czy w Ameryce Południowej, na przykład w Wenezueli, można by wymieniać różne miejsca, tam gdzie nie ma demokracji i pożylibyście tam przez jakiś czas. I załóżmy, że nie żyjecie wśród uprzywilejowanej warstwy, tylko takiej średniej, uśrednionej statystycznej, to nie wiem, czy każde pieniądze, ale dużo pieniędzy jestem gotów położyć, że znakomita większość z was wybrałaby jednak życie w kraju demokratycznym. Może niekoniecznie w Polsce, może wolelibyście w Niemczech, Stanach, trudno mi powiedzieć. Tego nie wiem. Na koniec tylko jedna informacja jeszcze. Robiliśmy ankietę w filozofii na stronie internetowej. Demokracja, jesteś za czy przeciw? I zatrważający wynik był taki. 48, coś było przeciwko demokracji. Tylko 51, coś było za demokracją. W głosowaniu brali udział ludzie interesujący się filozofią. No bo ktoś, kto bierze udział w ankiecie na stronie Filozofuj, najpierw musiał chcieć zajrzeć do strony, na stronę Filozofuj. To niekoniecznie mówi coś o Polakach jako takich, ale o sympatykach filozofii coś mówi. Dziękuję. Króciutko nawiązać do wystąpienia pana profesora Żołańca. No tak trochę bym przekornie zapytał, ale jakie elity? Tak? No, mamy tak zwane elity finansowe. Ja tych elit nie uważam za elity, bo to po prostu jakiś jest nowotwór nowoczesności. Dla mnie elity to są te, które powiedzmy Cicero w okresie Republiki Rzymskiej wyróżniał. Tak? To były elity. Gdy chodzi tutaj teraz doktor Szuta o tej demokracji szlacheckiej się z pewnym przekąsem wyraził, więc ja oczywiście chciałem się zastrzec, że nie jestem takim entuzjastą jakimś nierefleksyjnym i dostrzegam tam te rzeczy,
że tak się wyrażę, gorszące, to znaczy, po prostu, nie wiem, pańszczyzna, znęcanie się, prawda, nad ludźmi, którzy nie byli tymi wolnymi obywatelami i tak dalej, to oczywiście to do tych tradycji nie warto byłoby nawiązywać, ale były tam rzeczy inne. Właśnie wydaje mi się, że demokracja szlachecka w pewnym okresie rzeczywiście nawiązywała do tradycji rzymskich. I to jest coś, co wydaje mi się na pewne słabości tego polskiego modelu liberalnej demokracji no, byłoby pewnym środkiem zaradczym. No, takie jest moje przekonanie. Generalnie podzielałbym opinię Montesquieu'a, że importowanym towarom trzeba się przyglądać. Tak? Inny taki brytyjski współczesny myślicie w tej chwili, nazwisko mi uciekło, a Oakeshott właśnie, Oakeshott też przestrzegał bardzo przed tym importowanym towarem. Przenoszenie instytucji gotowych, amerykańskich, niemieckich, francuskich. Z tym trzeba uważać. Trzeba to dopasować. Ja, wydaje mi się, że Polacy mają taką słabość. Taką właśnie słabość, taki snobizm, tak? To już Słowacki to opisywał, Pawłem i papugą, prawda? Nie będę Państwu już dośpiewywał, bo to każdy ze szkoły średniej chyba wie. Kleine Mann. Rozumne zdanie. Oczywiście. Libertarianizm amerykański. Tam nauczono się szanować obywatela zwykle. Ja jestem jak najbardziej za tym. Taki libertarianizm po prostu mi się przydał, ale Korwin nikiego nie reprezentuje. Teraz powiedziałbym tak, że no, różne są te demokracje. Na przykład XIX-wieczna demokracja, która z pewnością nie była w takim stopniu ukrytą oligarchią, jak to ma miejsce z demokracjami XX-wiecznymi, zakładała, o czym pisał Ortega Gasset, szansę awansu społecznego. Każdy mógł się stać tym rozumnym rezonerem, prawda, brać udział w debatach, musiał spełnić pewne warunki. I te warunki, jak się spełni, to wszystko jest dobrze. Rzecz w tym, proszę Państwa, że żyjemy w demokracji masowej, tak, opisanej przecież. I w tej demokracji masowej to i z awansem jest kiepsko, i z edukacją nie najlepiej. I w ogóle tych tak zwanych elit nie warto naśladować. Może na tym bym poprzez. Dziękuję. Ponieważ zostałem wywołany do tablicy, więc szybko powiem. Jakie elity? Żadne elity. Ja nie sądzę wiele elitach. Znaczy, jestem generalnie przeciwny elitom i sądzę, że duch elitaryzmu czy elityzmu nie jest zgodny z duchem demokracji. Zresztą sens tego zamianu powiedzenia chciałbym tych 5 minut był taki, że ten mały człowiek, czy ten zwykły obywatel, szary obywatel, który nie jest częścią żadnej elity, w żaden sposób pojęty, powinien mieć szansę w robieniu sobie zdania na tematy, na które go później będą pytać, w których będzie musiał wygłosić swoje zdanie w sposób rozumny. To znaczy nie powiem impulsów, podpowiem tego, że podoba mi się kawa, czy podoba mi się koszula, czy samochód, w którym to się jeździ, tylko powiem rzeczonkę argumentów. Społeczeństwo, mógł posłużyć tym słowem trochę ogólnikowo, ale nie mogę wchodzić w szczegóły. Społeczeństwo powinno dać mu możliwości, takie na przykład jak kawiarnia, czy salon, czy partia polityczna, czy po stronie moderowaną forum internetowe, wyrobienia sobie takiej opinii w toku dyskusji, w toku racjonalnej dyskusji. A nie w toku obrzucania się wyzwiskami czy noszenia transparentów mających pognębić symbolicznie przeciwników. Także żadne elity, nie do mnie. Natomiast, co pan jeszcze tam mówił o tym kraju? Mówiłem o tym. Mówiłem o 19-wiecznej demokracji, że wówczas czegoś wymagano i ten u nas akurat. Dobrze skonstruowana demokracja, moim zdaniem, powinna wychodzić z założenia jako tak zwany default option, opcji domyślnej, że każdy z nas po zdobyciu wykształcenia podstawowego czy średniego w najgorszym razie jest zdolny do normalnej, rozumnej partycypacji w życiu politycznym, społecznym, że jest właśnie rozumnym obywatelem, nie jakimś robakiem, czy owadem, czy jakimś przedmiotem do manipulacji, ale kimś, kto ma prawo mieć swoje zdanie i mieć możliwość wyrobienia sobie tego zdania i zgłaszania tego zdania. Także ja używam tego określenia szary człowiek, czy niemieckie Decline, mam mały człowiek, ironicznie. Dla mnie nie ma małych ludzi, czy wielkich ludzi, wielkich elit. W społeczeństwach trzeciego świata, my się zaliczamy podglądami do takich społeczeństw, przecenia się wartość elit, jakichś tam górnych półek i tym podobnych warstw społecznych, deprecjonując z kolei tego właśnie tak zwanego małego człowieka. Moim zdaniem dobrze skonstruowanej demokracji czegoś takiego nie powinno być. Natomiast mam do doktora Szuty jedno pytanie. Intrygująca jest pana uwaga, że w krajach demokratycznych
nie prowadzą ze sobą wojen, czy bardzo rzadko prowadzą ze sobą wojen. To tutaj robię metodologię tego stwierdzenia trochę zbadać, ale interesowało mnie Pana zdanie na pierwszej wojnie światowej, czy to nie była wojna prowadzona jednak z państwami na owe czasy demokratycznymi. Poza tym, nie wiem, co Państwo widzą, ostatnia wojna, która toczyła się na ziemi szwajcarskiej, Szwajcaria jest znana jako państwo pokojowe, wielu lat nie uczestniczące w żadnych wojnach, to była wojna domowa, która toczyła się przez kilka tygodni w roku 1848. Była wojna secesyjna, prowadzona przez kantony protestanckie przeciwko kantonom centralnym, kantonom katolickim, który chciał się włączyć, czy pogłębić swoją autonomię w stosunku do dominujących kantonów protestanckich. Wojna domowa w kraju bardzo, bardzo demokratycznym, jak na owe czasy i mającym bardzo stare tradycje demokratyczne. Także to jest moje trzy grosze. Dziękuję bardzo. No, zastanawiam się, o czym ja będę mówił, to nagle jest Deus Ex Machina, ratunek dla mnie, jest pytanie, mam o czym powiedzieć. Więc odpowiem w ten sposób. Pojęcie demokracji. Demokracja nie jest czymś takim łatwym do zidentyfikowania, że powiedzmy, oto jest czasopismo, oto nie jest czasopismo i nie ma nic pomiędzy. Wiadomo, że można mówić, że są kraje bardziej i mniej demokratyczne. I rzeczywiście, gdyby ten argument doprecyzować, to trzeba powiedzieć, im bardziej demokratyczne jakieś państwo, tym ma mniej tendencji do prowadzenia wojen. No i wtedy moglibyśmy porównać. Porównajmy współczesne kraje demokratyczne do prowadzenia wojen z innymi krajami demokratycznymi. To jeszcze tak trzeba powiedzieć, bo Stany Zjednoczone wydaje się, że jedna z najbardziej dojrzałych demokracji, no powiedzmy względnie dojrzała, bo tam na różnych rankingach jest drugiej kategorii demokracją w porównaniu z krajami skandynawskimi na przykład. Ale jeśli ją traktować jako taką poważną, to prawie wojuje na każdym zakątku lądu, ale nigdy z innym krajem demokratycznym. Póki co. Z Meksykiem. Mamy na myśli współcześnie czy w XIX wieku? Czy w XIX wieku Meksyk chociaż był republiką, można nazwać krajem demokratycznym? Oczywiście pytanie jest takie, ale kto był winien? I wtedy rzeczywiście jednak chyba Stany Zjednoczone, można by tak powiedzieć. W pierwszej wojnie światowej moim zdaniem falsyfikuje tą tezę Kanta, tak? Bo o republikę tak nie wiadomo demokracji. No tak, ale w czasie pierwszej wojny światowej czym były Niemcy? Miały cesarza, który miał dużo do powiedzenia, znacznie więcej niż parlament, niż tak jak w Wielkiej Brytanii powiedzmy, że mamy monarchię, ale raczej monarcha nie ma wiele do powiedzenia. Myślę, że cesarz zarówno jeden, jak i drugi, Austro-Węgier, jak i Prus miały dużo do powiedzenia. Już nie będę wspominał, co car miał do powiedzenia. Więc jeżeli mówimy o jakimś procesie demokratyzacji, który rozpoczął się w XIX wieku, to może on się rozpoczął, ale on był raczej jeszcze gdzieś na początku XX wieku, jeszcze do środka nie dotarł. Bo nie wiem, jaki procent społeczeństwa uczestniczył w procesach decyzji politycznych w owym czasie. Trudno mi powiedzieć, nie znam jakichś takich cyfr. W Wielkiej Brytanii to było, nie wiem, 25-30% końcówka XIX wieku. Od kilku procent do kilkudziesięciu procent. Dopiero podejrzewam, że masowana produkcja po pierwszej albo może nawet po drugiej wojnie światowej doprowadziła do takiego prawdziwego, to może po pierwszej wojnie światowej. Nie jestem historykiem, więc nie powinienem się tutaj mądrzyć na ten temat. Jeśli ja mogę podsumować te krótkie głosy i sprowokować Państwa, wydaje się, że nikt tu wypowiadających nie powiedział nic takiego, co by kazało Wam wyjść z przekonaniem, że demokrację należy wyrzucić. Nie usłyszałem żadnego takiego głosu, wręcz przeciwnie. A jeżeli coś złego było demokracji, to tylko co by to zrobić, żeby to poprawić. To z takim wnioskiem trzeba wyjść. I tak no, zachęcę do dysonansu. Proszę Państwa, otwieramy dyskusję. Kto pierwszy? Zachęcam, żeby się przedstawić, chociaż z imienia to się trochę poznamy. Karol Jasek. Chciałbym sobie zapytać panów, czy są jakieś tematy, zagadnienia, problemy, których panowie nie poddaliby pod głosowanie w referendum demokratycznym? Czy są jakieś takie, których nie można albo nie wolno poddawać? Najkrócej po prostu sprawy, które poprzez sumienie się rozstrzygają. No, nie wiem, eutanazja. Kara śmierci.
czy ja wiem, sprawy tam nienarodzonych dzieci i tak dalej. No, czy uważam, że szereg takich etycznych, no to nie jest bliska myśl chrześcijańska i uważam, że sumienie ma też coś do powiedzenia. Sumienie w demokracji gdzieś jest schowane, tak? Nie dopuszcza się do głosu. Może lokalnie nieco lepiej. No, w demokracji deliberatywnej, gdzie z góry się przewiduje, że ludzie będą aktywnie uczestniczyć, w takiej pewnie jakaś kwalifikowana opinia dałaby się wydobyć. Natomiast w takiej demokracji, nie wiem, gdzie się prowadzi jakieś tam badania socjologiczne opinii, to jest całkowicie jest nie. Znaczy raczej to nie prowadzi do rozstrzygnięcia. Także i naszym parlamentarzystom nie powierzyłby naprawdę wielu rzeczy, także raczej jestem sceptyczny. To jest bardzo dobre pytanie, dziękuję za nie. To pytanie rzeczywiście prowokuje do rzetelnego myślenia o demokracji, więc odpowiem ogólnie, o faktach się nie głosuje. Na przykład nie ma głosowania, czy księżyc istnieje, czy nie istnieje, czy krąży wokół Ziemi, czy nie krąży wokół Ziemi. Wydaje mi się, że też nie powinno się, to mówię nie powinno, ale być może tak się czasem robi i to byłby grzech demokracji. Nie powinno się głosować o tym, czy jakieś wartości są tymi wartościami, czy nie są tymi wartościami. W demokracji powinno się podejmować decyzje do tych kończących działań. Co zrobimy? Jak będziemy traktować osoby, które postępują tak, a tak? I czasami niektórym się myli, że to nie jest dyskusja na temat, jak będziemy postępować, tylko na temat, jakie są fakty dotyczące również wartości. Pytanie jest, czy możemy głosować na przykład już na temat działań, czy możemy wszystko przegłosować. Na przykład, czy możemy, tak jak tutaj mamy ilustrację pana Łukasza Szostaka, który być może gdzieś tutaj jest, a być może nie jest, ale jest z Gdańska. Sejm większością głosów postanowił obić ci mordę. Czyli mamy przykład takiego głosowania, które nie jest dopuszczalne. I liberalna demokracja, przynajmniej w teorii, wskazuje na takie decyzje, których nie możemy podejmować, nawet jeśli większość jest za tym. Nie możemy łamać praw człowieka, to bardzo skrótowo. Niestety, ale się zgadzam. Moje stanowisko wobec pana interesującego pytania. W każdym społeczeństwie istnieje zestaw spraw, co do których panuje powszechna opinia, niekoniecznie prawdziwa, ale powszechniona i panująca, że leżą one w gestii ekspertów, że są eksperci, którzy się znają, uczeni, tacy czy inni, czy specjaliści, którzy się znają na tych sprawach najlepiej. I poddawanie pod referendum, czy pod powszechne głosowanie tego rodzaju spraw należało po prostu ośmieszać samą instytucję referendum, czy samą instytucję demokratyczną, ośmieszać. Także, chociaż zdarzały się sytuacje już w stanie Indian, a z końca XIX wieku było głosowanie na temat tego, czy wartość liczby pi nie należy ustawić na 3,00, a czy 3,14. Znaczy opinia na temat stałości i wartości liczby pi były na tyle nieustalone w umysłach mieszkańców stanu Indian, że tego rodzaju referendum można było właśnie, natomiast na śmieszne są instytucje referendum. Natomiast co do sumienia, co do tych innych spraw, do których nie ma powszechnej opinii, że są tacy, którzy się znają na tym najlepiej, to w zasadzie nic nie przemawiało przeciwko poddawaniu po referendum. Jeżeli są tacy, którzy uważają, że wiedzą lepiej niż zwykły obywatel, który nie ma żadnego monopolu na prawdę, to, że ktoś jest zwykłym obywatelem, oczywiście też nie przemawia za prawdziwością tego, co myśli, to niech ten, kto uważa, że go lepiej, przekona, ale na drodze racjonalnej dyskusji tego kogoś, kto błądzi o prawdziwości swojego eksperckiego zdania. I tutaj w zasadzie nie wiedziałbym powodu, żeby nie urządzać referendów. Można tylko jedno zdanie. To chciałem przypomnieć, że antagonizm demokracji, prawdy opisał Platon. W naszych czasach tutaj profesor Legutko z Krakowa napisał sążnistą książkę i uważam, że ten zarzut nic się nie przestarza. Naprawdę, prawda i demokracja często nie idą w parze. Tak powiem krótko. Jeśli są pytania, bo ja mogę powiedzieć ad vocem tutaj, że poza demokracją też nie idą w parze i to bardzo często. No przyjrzyjmy się, jak wygląda prawda w telewizji rosyjskiej. Tam nie ma demokracji, umówmy się. Też jej tam nie widzę. Gdzie była prawda oprócz ksiąg Platona i samego Platona, który jednak politykiem okazał się kiepskim? W jakim systemie politycznym prawda i politycy szli w parze? To może nie jest wina demokracji, tylko to jest wina czegoś więcej. Po prostu wina polityki. Jest pokusa, jak się ma władzę, to jest pokusa naciągania. Ale jak władza jest rozproszona, a najbardziej jest rozproszona w demokracji, to jak ktoś próbuje naginać, to inni reagują i mają jakieś narzędzia. Poza demokracją kiepsko z tymi narzędziami.
można? Nie wiem, bo tu nie chciałbym nie dopuścić Państwa do głosu, ale ten kolega Artur mnie trochę prowokuje. Ja oczywiście łatwo się zgodzę z tym, że Ukraińcom należy współczuć, że nie mają chociażby takiej kalekiej demokracji, jaką mamy my. O Rosji to już w ogóle tylko, że tak powiem, westchnę, bo to tutaj można powiedzieć. Żadna demokracja tam nie występuje. Tak swoją drogą, z punktu widzenia, powiedzmy, klasycznej tradycji, to żyjemy raczej w ustroju mieszanym, gdzie jest element monarchiczny, republikański i oczywiście demokratyczny. Dobrze jest, jeśli ten element demokratyczny jest dopuszczany do głosu w sytuacjach takich, kiedy grozi wojna i tak dalej, bo to się zgadza, to jest stary argument jeszcze kantowski, jeśli chodzi o poszukiwanie dróg do pokoju. No, republiki z sobą nie walczą, bo po prostu większość w takich sprawach ma głos, a większość nie życzy sobie, żeby ich dzieci, prawda, synowie ginęli na wojnie. To są koszty, które królowie nie ponosili, tylko właśnie dzieci ludu, że tak się wyrażę. No może dziękuję. Następne pytanie. Arkadiusz Wejstak, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Ja tak też chciałem dodać, że jestem troszkę zajmowania historykiem wojskowości. Tutaj na bazie mojej wiedzy się przychylam jednak do tej tezy, że demokracje przeważnie nie wojują, nie wszczynają wojen i to no może z wyjątkiem właśnie wojny secesyjnej czy tej wojny Szwajcarii. Przeważnie unikają wojen, choćby z tego powodu, który pan profesor Piekarski nie powiedział. Natomiast ja jestem socjologiem i z tej perspektywy jakby przyglądam się demokracji, trochę jest praktycznej, trochę teoretycznej. Ja, dla mnie taką złotą myślą na temat demokracji jest myśl Giovanniego Sartoriego, który mówi, że demokracji nie da się opisać, znaczy trzeba ją opisywać jakby z dwóch perspektyw, tym czym jest i tym czym być powinna. No? I gdzieś, no mówiąc o demokracji, zawsze jesteśmy gdzieś zawieszeni pomiędzy tymi perspektywami. No ja chciałem zapytać panów jako filozofów, jakby, która perspektywa jest panom bliższa, jeżeli myślimy no, o jakimś naprawianiu, powiedzmy, naszej polskiej demokracji, prawda? Czy skupiać się na tym, co jest, czyli no, uznać, prawda, czy pogodzić się z tym, że gdzieś tam nasza demokracja jest politeją, czy częściowo ukrytą oligarchią i co z tym zrobić, czy jednak powinniśmy patrzeć no, w te ideały, prawda, i no, po trupach, prawda, czy jakimiś poprzez jakieś ostre reformy jakby demokratyzować, prawda, czy rozwijać praktykę demokracji. No ja byłbym jednak za tym pierwszym, to znaczy może z pewnymi modyfikacjami, to znaczy jestem realnie za tym, że wszelkie zmiany dokonywać na drodze łagodnych piecemeal social engineering, jak to Popper określił, łagodnych, stopniowych zmian, które nie to, że godzą się na zło, czy na pewne rzeczy, których sobie nie życzymy, które chcielibyśmy zmienić, ale przyjmują na początek wiadomości, że one istnieją i próbują wychować obywateli do tego, żeby oni sami te rzeczy zmienili, czy nauczyli się oceniać, tak jakbyśmy chcieli, żeby oceniali. Na czymś narzucać z góry jakiś model, czy coś utopijny. Także bym za tym jednak stopniowo reformować, wychodzą od tego, co jest. Jest takie przysłowie niemieckie, które dosłownie w znaczeniu rozpowszechnionych krajów nauczycielskich, powiedzmy, które dosłownie w znaczeniu brzmi, należy odbierać z uczniem stamtąd, gdzie oni akurat są. To znaczy wyjść tam gdzieś na pole, powiedzmy, gdzie oni się zabłąkali, po to, żeby ich przekonaliśmy na prostą drogę. Stopniowo. Dziękuję bardzo. Znaczy, chciałem do wypowiedzi obydwu panów nawiązać i również do pytania Arka, bo się znamy. Wychodzenie od tego, co jest, to oczywiście jest bardzo przytomne i rozsądne, ale na tym nie można poprzestać. Albowiem moim zdaniem mają rację, że tak zaczepnie powiem, reakcjoniści, ci radykalni krytycy w ogóle nowoczesności jako taki. Ja takich paru znam i o nich
staram się na wykładach też mówić. W ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo lubię reakcjonistów. Żałuję, że nie są oni dopuszczani do głosu. Sam się za takiego nie uważam i wzbraniałbym się przed wieloma argumentami, jakie one wysyłają, ale uważam, że dodało kolorów do dyskusji, a poza tym dopuszczono by ludzi, że tak powiem, cenzurowanych demokracji, bo wbrew pozorom w demokracji jest cenzura i to straszliwa, proszę Państwa. Leo Strauss, którym się zajmowałem w Stanach Zjednoczonych, został zlinczowany, już nie pamiętam, w Washington Post chyba. I tu właśnie ta kwestia, czy ja bym to powiedział tak, po pierwsze broniłbym jeszcze Platona. Uważam, że Platon nie rywalizował z politykami, nie był politykiem, tylko był filozofem polityki i dostarczył, że tak powiem, na następne 2000 lat, prawda, argumentów do dyskusji. Uważam, że politolodzy mają rację, wyodrębniając taką dziedzinę jak metapolityka. Polityka mniej więcej, że tak powiem, jakoś zaczyna być sensowna wtedy, kiedy pewne warunki przedpolityczne są spełnione. A więc, nie wiem, liberałowie to nazywają społeczeństwem obywatelskim, tak? Chodzi o to, żeby pewne wartości, również wartości moralne, mówiłem też o standardach intelektualnych, musi być dopływ, tak? Jeśli polityka jest czymś autonomicznym, prawda? Politykom powierzamy za dużo, tak? Machiavelli tutaj utorował drogę do strasznych rzeczy, tak? Zajmowałem się Machiavelli i jestem o tym mocno przekonany. Więc ta metapolityka jest ważna i abstrahowanie od tego, co powinno być, to proszę Państwa, moim zdaniem taki realizm po prostu ma patologiczne konsekwencje. Pytanie Arka, czy naraz od razu ideał powiem narzucać i do niego dążyć, czy zaczynać od teraz, to odpowiem właściwie powiem to samo, ewentualnie innymi słowami, co profesor Żołaniec i trochę tak jak profesor Piekarski. Jak chce dziecko czegoś nauczyć, powiedzmy gry na instrumencie, takie doświadczenie traumatyczne mojej córki, gry na instrumencie, to oczywiście ja myślę, że jak będzie już dojrzała i dorosła, to będzie grała pięknie, ale nie rzucam jej 40 stron jakiegoś gęstego tekstu do grania, który jest trudny, niewykonalny, tylko zaczynam od gam. No i tak samo jest w rzeczywistości politycznej, gdzie jesteśmy. I jakbym nie mógł powiedzieć coś tak całkiem nowego, to bym powiedział, zacząłbym od wdrażania filozofii na wszystkich frontach możliwych. Filozofia to jest taki malutki przyczółek, którym chcemy dotrzeć do umysłów, ale cieszyłbym się, jakby niekoniecznie filozof, mogłoby być konkurencja dla filozofii. 5 innych czasopisów i każdy z nich robi takie spotkanie w kilkunastu miastach i ludzie czytają i dyskutują, to byłbym zadowolony. I myślę, że takim krokiem ku, myślę, że dobrym krokiem jest istnienie amerykańskiego, importowanego do nas pomysłu Facebooka. Na Facebooku dzieją się naprawdę rzeczy takie, że ludzie muszą słuchać tego, czego nie chcą słuchać, bo mają znajomych na Facebooku, nie z tej opcji, co trzeba, i ci znajomi podrzucają i mówią, zobacz, i jest dyskusja. Czasami dyskusje są ostre, ja czasami niestety biorę w nich udział zamiast siedzieć i pracować, ale to uczy też pewnej kultury politycznej, bo jeśli mam kogoś, kogo chcę szanować, ale nie zgadzam się totalnie z tą osobą, to nawet jak dyskusja osiąga pewien bardzo gorący poziom, to gdzieś pod koniec jest taka próba, ale my się nadal lubimy, wszystko jest w porządku, po prostu się tylko różnimy. Dziękuję. Następne pytanie, panie? Ja bez mikrofonu. Ja myślę, że odwoływanie się do historii i wzorców to jest bardzo śliska sprawa. Dlaczego? Jeżeli weźmiemy największą demokrację ateńską, która była jak na tamte czasy na pewno demokracją, większą niż inne systemy, no to ja chciałem zauważyć, że Perykles to jest taka czołowa postać. I popatrzmy, do czego on doprowadził po utworzeniu Związku Morskiego. To był mądry człowiek po prostu, jakbyśmy powiedzieli. Próbował sterować i demokracją, i państwem ateńskim. Doprowadził do tego, że Ateny uzyskały taką przewagę w całkowicie demokratyczny sposób. Akceptowano to, nawet na zebraniach ludowych i tak dalej. No, że doprowadził do tego, że Sparta zepchnięta na bok spowodowała wojnę Ateny ze Spartą, która wyniszczyła Grecję. No to był koniec Grecji. Dwie potęgi. Jedni się podzieli za Atenami, za demokracją, a drudzy podzieli przeciw, prawda, za Spartą. Efekt? Najbardziej barbarzyński naród grecki, jeżeli tak można powiedzieć, lud grecki, Macedonia pokonała ich w kilku bitwach, prawda, jakbyśmy powiedzieli.
no, końcowy efekt Aleksander Macedoński. Ale ja chciałem nawiązać do tego, co pan powiedział. Nawet demokracja grecka próbowała stawiać sobie cel. Mieć lepszych obywateli w tej demokracji, wychowywać ich, prawda? Jak popatrzymy, jakie tam były sztuki, Arystofanes, prawda, mówiące o rzeczywistości wewnętrznej, Persowie, prawda, one wszystkie nawiązywały do rzeczywistości, która tam była. A kto był największym bohaterem w tamtym czasie? Temistokles. No, przewrotny człowiek, który służył u Persów, potem u Greków, a potem skończył jako satrapa perski, bo wszyscy doceniali jego niezwykły talent wojskowy. I panie profesorze Piekarski, bardzo taki ceniony przez pana na pewno rycerz Cyt, prawda, który walczył z muzułmanami, tak? No powiem szczerze, on był żaden porządny rycerz i żadnych wartości nie miał, a był wzorem dla chrześcijaństwa, bo on raz walczył po stronie muzułmanów, jak mu lepiej płacili, a raz po stronie co chrześcijan. A ci Portugalczycy, którzy mieli wartości, jak to pan mówił, na sztandarze i braci Chrystusowych za sobą, tak? Przemianowany zakon templariuszy, tak? Którzy za nimi postępowali po prostu w kolonializmie, który kształtowała Portugalia. No, kupowali też niewolników i przywozili do Portugalii, już pomijam, że uczestniczyli w tym złotym handlu. To wszystko nie jest takie, co proste. I bardzo mi się podoba wypowiedź pana profesora, który mówi, no mamy takich obywateli, jakich mamy. Należy robić z nich lepszych obywateli, uświadamiać ich i oni wtedy w tym państwie będą co lepsi. A na marginesie Arystoteles uważał, że demokracja to nie jest dobra forma sprawowania władzy, ponieważ uważał, że inne lepsze są, prawda? A państwo dla niego, tak mówiąc szczerze, ja się dziwię, bo jak się czyta politykę Arystotelesa, tak, to tam pisze, to jest to, co się widzi naokoło człowieka, czyli zasięg 30 kilometrów, tak? No takie miał zdanie w gruncie rzeczy. Jedno mu trzeba przyznać na pewno, i już kończę, że z jednej strony uważał, że każde państwo opiera się na niewolnictwie, to co pan mówi, lub ustawieniu innych w gorszej pozycji, tak? Bo uważał, że podstawą każdego państwa jest niewolnictwo. Pewnie by włosy mu wypadły z głowy, jeżeli je miał, gdyby się dowiedział, jaka jest dzisiaj forma uzależnienia ludzi nie w postaci niewolnictwa, ale inaczej nazywanej formie uzależnienia. No i druga sprawa, jeszcze jedna. No przecież w każdym kraju dąży się do tego, żeby była wiedza obywatelska, tak? Wychowanie obywatelskie dzisiaj jest chyba od czwartej klasy, prawda? Ja pamiętam jako pracownik oświaty i konsultant Centrum Edukacji Ludzi. Od czwartej klasy, po ostatnim, nie mówiąc już o wieku dojrzałym, gdzie każdy może bardziej rozumnie wybierać. Ale metoda ta niemiecka, o której pan mówił, dawania szansy, dawania argumentu z jednej rzeczy, to co mówimy, co powinna robić polityka, no to chyba jest najlepsza droga, a nie zaprzeczanie demokracji, bo inna forma tyrana z Syrakus, tak? No ja nie wiem, czy ona jest rzeczywiście lepsza. Przepraszam za zbyt długą przemowę. Mogę krótko odwrócić? Pańskie poczucie oczywistości zaprowadziło pana w takie miejsce, że pan sam sobie zaprzeczał i to wielokrotnie. No pan też wielokrotnie. Właśnie te argumenty historyczne, jakie pan podniósł, wydają mi się interesujące, chociaż są dosyć prawdę mówiąc znane. I co tu dużo mówić? Pan sam udziela sobie odpowiedzi na zarzuty, które pan stawia. Ja w zasadzie nie mam nic do roboty. Pańskie odczytanie Arystotelesa to niestety, bo pan u mnie egzaminem nie stał, tak? Bo po prostu, dzięki Bogu zdał mi. Proszę pana, no weźmy tą kwestię Arystotelesa niewolnictwa. To są niedorzeczności, co pan mówi. Arystoteles był największym uczonym starożytności. Pan się pewnie na to nie zgadza, tak? Ale ja tak twierdzę. I opieram się nie tylko na tym, co sam wiem, ale na tym, co wiedział najlepszy badacz Arystotelesa. I Platon i Arystoteles, jak na tamte czasy, z punktu widzenia nawet kryteriów takich socjalistycznych, to byli ludzie względnie postępowi, tak? Przewidywali Platon, prawda,
awans kobiet, jeśli były dobrymi filozofkami, tak, no to mogły być w elitach, tak? Ja no nie będę może tego rozwijał. W każdym razie stawianie zarzutu, tak, to jest taki standardowy, liberalny, płaskoliberalny zarzut, tak? Aristoteles to był zwolennikiem niewolnictwa, popierał niewolnictwo, to jest nonsens. To znaczy każde państwo opierało się w starożytności na niewolnictwie, którzy nie jest oczywiście. To niewolnictwo bardzo różnie wyglądało, czyli niewolnictwo, ja nie chcę wręcz niewolnictwa, żartuję Boże. Chcę zauważyć, że różne formy niewolnictwa w różnych okresach historycznych różnie wyglądały. A z kolei to, co my znamy jako Cominsowa Sawdy, czyli niewolnictwo faktycznie jest, było charakterystyczne dla naszej historii przez wiele lat. Pańszczyzna, położenie chłopa pościgionego, chociaż nie identyczne z położeniem niewolnika, było zawsze napowodowane na niego, również degradujące, przynajmniej jeszcze bardziej. Ale chciałem powiedzieć co innego, chciałem powiedzieć, że generalnie zgadzam się z... Trudno się zresztą nie zgodzić z tym obrazem, który pan rysuje. Nie ma ustrojów idealnych, wszystkie są, mają jakieś tutaj blaski cieni i to cienie mogą nawet z pewnej perspektywy przeważać nad blaskami. My może nie jesteśmy właścicielami niewolników, nie wiem, może pan jest właścicielem niewolnika, czy pani, czy pan, czy pani, ale większość z nas nie jest, ale pijemy kawę w kawiarni Alegoria. Nie wiem, czy państwo się interesowali, w jakich warunkach ta kawa została zebrana, w jakich warunkach wyrosły, były uprawiane krzewy, na których wyrosły ziarnka kawy, w jakich warunkach zostały zebrane, w jakich przetransportowane do naszego kraju. Tam było wiele rozmaitych, no nie chcę psuć tam apetytów, tam było wiele rozmaitych zaszłości, które mogłyby nam rzeczywiście ten apetyt zepsuć. Także są tu różne takie historie, Portugalia i Hiszpania walcząca z Maorami, no każdy kraj ma jakieś nieprzyjemne. Natomiast jeszcze inny punkt, który chciałem podnieść, mianowicie teoria tak zwanych cyklów cywilizacyjnych. To ona została przez po raz pierwszy sformułowana z tego, co nie wiadomo, przez arabskiego uczonego od XIV wieku Ibn Khalduna. A co więcej, długo ktoś będzie o Ibn Khaldunie pisał u nas doktora w naszym instytucie, który chodzi za ojca socjologii, ojca historii, historiozofii, ojca szeregu innych dyscyplin społecznych. Pan doktor na pewno wie o Ibn Khaldunie. Cykl cywilizacyjny, która w naszym kontekście polega na tym, że ludzie po prostu stracą ochotę na demokrację. Dlaczego demokracja? Pytanie wiodące naszego wieczorowego demokracja. Po części dlatego, proszę Państwa, to jest prawda trochę nieprzyjemna, że był czas na demokrację, była pogoda na demokrację, był apetyt na demokrację. Proszę zwrócić uwagę na to, że kiedy 4 czerwca 89 roku myśmy oddawali nasz półdemokratyczny, czyli 1/3 demokratyczny głos, na placu Tiananmen odbywała się wielka demonstracja pod hasłami wprowadzenia demokracji w Chinach. W tej chwili w Chinach nikt nie woła demokracji, tylko nieliczni wołają demokrację w Chinach. Wszyscy są na jedzie robieniem pieniędzy, podnoszeniu jakości materialnej swojego życia po ustroju dalekim od wszelkiej demokracji. Także możliwe, że my również tracimy ochotę na demokrację. Być może cała nasza debata jest w pewnym sensie jałowa, dlatego że za 10 lat nikomu nie będzie w Polsce zależało na demokracji, będziemy zależało na sprawnych technokratach, którzy będą się świeżo stworzonym dobrobytem będą sprawnie zarządzać. I nasza cywilizacja, cała nasza cywilizacja przejdzie w inną fazę ademokratyczną czy wręcz antydemokratyczną. Także tego nie można wykluczyć niestety. Żyjemy na tym łaspadole z chrześcijańskiego punktu widzenia, którego jestem też po części przedstawicielem czy wyznawcą. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Ziemia nie jest idealnym miejscem do życia i kwitnienia dla istot ludzkich i w tych jest łaspadołem rzeczywiście, jak mówi to Stary Testament. I musimy się pogodzić z tym, że tu mogą zachodzić rozmaite nieprzyjemne rzeczy, które mogą trwać przez całe stulecia, czy nawet dłużej. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę się jeszcze dorzucić. Tutaj to nie jest może najważniejszy głos, ale tam w pewnym momencie pan pochwalał demokrację ateńską, mówiąc, jak to ona ekspandowała, zdobyła władzę tam w tym rejonie, nazwijmy, Morza Egejskiego. Książkę C. Michaela Walzera Just and Unjust Wars. Nie wiem, czy jest przetłumaczone. Jeśli jest, to gdzieś będzie Sprawiedliwe i Niesprawiedliwe Wojny. Jest jeden rozdział na temat, jak generałowie ateńscy negocjowali z pewną wyspą, z mieszkańcami pewnej wyspy. Mówili, macie do wyboru. Jesteście z nami, albo przypłyniemy i opuścimy całe miasto Perzynę, kobiety zabierzemy, a wszystkich mężczyzn zabijemy. Tak negocjowały demokratyczne Ateny. Notabene obywateli ateńskich było 10% całej populacji. To byli tylko... Melos. Melos, tak. To byli tylko mężczyźni.
Co nie znaczy, że demokracja, że to ja jestem przeciwko demokracji, ale tak jak mówiłem, to jest stopniowalne. Natomiast a propos tego, co powiedział profesor, ja proponowałbym się zastanowić na chwilę, czy to nie jest bardzo prawdziwe, co profesor Żołaniec powiedział. Gdyby w tej chwili przyszedł tutaj do nas reprezentant rządu i powiedział, proszę państwa, takie mam dokumenty, można podpisać, otrzymujecie miesięcznie 10 tysięcy złotych za zrzeczenie się prawa do głosowania w następnych wyborach. I do końca życia te 10 tysięcy macie. Kto z państwa by podpisał ten dokument? Tak szczerze zastanówcie się. Dziękuję. Demokracja ateńska, wojna peloponeska, Sparta, oczywiście. Niewątpliwie demokracja ateńska była osiągnięciem i nie da się temu zaprzeczyć. To nie ze względu na Platona, tylko inny. Teraz Tukidydes, którego Hobbes tłumaczył na angielski. Tukidydes, który patronuje tak zwanemu realizmowi politycznemu, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. To wszystko prawda i właśnie się dużo można z historii nauczyć. I to byłaby jedna rzecz do powiedzenia. Natomiast ja uważam, że to się dobrze stało, że Tukidydes został włączony, że tak powiem, do tych, którzy mają ważne rzeczy do powiedzenia na temat człowieka, społeczeństwa, wojen. Nie wiem, ile tu z państwa osób czytało wojnę peloponeską. To jest, takich historyków już nie ma, proszę państwa. Jakim historykiem był Tukidydes? Jeszcze by się w starożytności takich może dwóch, trzech też dało wskazać. Cenofonta bym wyróżnił. Także nie dziwię się fascynacji Hobbesa. Jednak mimo to po rozważaniu tego, studiowałem to dosyć pilnie, no, z Tukidydesem mogę się jeszcze w większości jego argumentów, co prawda wypowiadanym przez pewne postaci, jego bohaterów, tak, mogę się zgodzić, ale z tymi, którzy go kontynuują pod nagłówkiem realizmu politycznego, jak Machiavelli, niestety i Hobbes, z Hobbesem jeszcze bym się chyba jakoś porozumiał, tak, ale z Machiavellim to już się nie jestem w stanie porozumieć. No, dziękuję. Następne pytanie? Proszę. To bardzo ciekawe są, ale my, może nie wszyscy z nas, bo są młodzi, ale my żyliśmy w dwóch niewolniczych systemach. Znaczy, w jednym żyliśmy, to był w PRL-u, byliśmy po prostu, nasze niewolnictwo polegało na steroryzowaniu. Znaczy, już za czasów Jaruzelskiego to już był marny nacisk, no ale wcześniej już słabł bardzo, ale byliśmy, polegało. Natomiast dzisiaj żyjemy w innym systemie niewolniczym. Może nie wszyscy. Nie to, że my mamy, że ktoś z nas ma niewolników, choć być może. Ale ci wszyscy, którzy wzięli kredyty, są po prostu niewolnikami. To jest system niewolniczy i dlatego właśnie zdecydowanie, jeżeli ktoś ma kredyt taki, że po prostu każdy miesiąc bez pracy to dla niego jest katastrofa, no to jest po prostu normalnym niewolnikiem. Że to, że sam się sprzedał w niewolę, no to po prostu się sprzedał. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa to nie podoba mi się u panów to, że mówicie, że w Polsce jest niedobrze. Bo moim zdaniem, niedobra demokracja, moim zdaniem jest o niebo lepsza niż na przykład w tych Stanach Zjednoczonych. I jeszcze jest jedna rzecz. Ta tradycja, o której wspominaliście, szlachecka, ma bardzo duże znaczenie, ale o jednej rzeczy zapominamy. I może ja nie jestem historykiem, ale trochę z historią mam na tyle wspólnego. To było kastowe społeczeństwo. Tam to nieco było tak, ten rzeczywista nędza chłopa to była w XIX wieku.
Natomiast chłop pańszczyzniany mógł śmiało mieć 15 dni w tygodniu pańszczyzny do odrobienia. Ponieważ chłop pańszczyzniany miał pod sobą zagrodników i komorników. Zagrodników to tacy, którzy mieli zagrodę swoją z małą ilością ziemi, a komorników to takich, którzy mieli tylko chałupy. I po prostu mógł wysłać na obrobienie. Folwarki potem powstały dlatego, że chłopom się za dobrze powodziło, właśnie tym pańszczyźnianym. Żydzi mieli w niektórych dziedzinach o wiele większe prawa od szlachty. To było kastowe społeczeństwo, gdzie prawo było reglamentowane i samo ograniczała się w różne warstwy. Była pewna równowaga. No, dzisiaj to jest to zupełnie niepodobne do tej demokracji, którą dzisiaj mamy gdziekolwiek. No, chyba, że ja nie wiem, że jakaś podobna istnieje. Ale to trzeba wziąć pod uwagę. I dlatego, między innymi z tych tradycji wynika to, że w Polsce dyktatura nie przejdzie. To nie, żaden sposób. I niech sobie nie wyobrażają. Tak jest. Non pasaram. Ja tak krótko, bo tu nie chcę zajmować czasu, ale powiedziałbym tak, że jeśli chodzi o te pańskie uwagi o niewolnictwie, to prawie ze wszystkim się zgadzam, co pan powiedział. I właśnie to jest też powód, dla którego na Arystotelesa należy trochę bardziej litościwie spojrzeć, ponieważ my mamy inne niewolnictwo, sprzedaje się ludzi na części, Chiny, prawda, i tak dalej. No, państwo sami wiecie, jakie są argumenty. Także jest głupoczący sztandar praw człowieka i tak dalej, ale co się pod tym sztandarem, że tak powiem, dzieje, to już jest inna sprawa. Nawet nasze wspaniałe wojska, ta ONZ i tak dalej, jak te instytucje działają, to tam są też i straszne patologie. Jeżeli chodzi teraz o to, że mamy lepszą demokrację niż Amerykanie, to jest dość śmiała teza, nawet bym powiedział, że jest zabawna. Argumentu to za dużo pan nie przytoczył. No. Ja uważam, że demokracja jest dobra w pewnych sprawach i ten sposób podejmowania decyzji się sprawdza i po co też on się jakoś sprawdza, chociaż za trochę za duże koszty. Nasza demokracja naprawdę jest chropowata, taka chropowata. Ja zresztą powiedziałem wszystko w skrócie, już powiedziałem wcześniej. Moim zdaniem tu naszą rolą, jako nie wiem, jakichś analityków, akademików, to właśnie jest dyskutowanie, znaczy korzystając też z instrumentów demokracji, ale naszym dobrym prawem jest też, żeby ją krytykować, mając nadzieję, że może być troszeczkę lepsza. Ale mogę jeszcze dodać w takim razie, bo powiedział pan, że nie powiedział, że ja nie chcę w tej chwili omawiać sprawę demokracji amerykańskiej, ale powiedzmy o niemieckiej. Tu pan jest z Niemiec jakby. Pan siedzi tam i pan wie, a ja w swojej pracy zawodowej obsługuję turystów niemieckich. I 3 lata temu mniej więcej, jak kanclerz Merkel kazała Niemcom oszczędzać, tak jak ja miałem w lecie 50-60% obrotu na Niemcach, tak mam 5-6%, bo oni luki paszwam i się słuchają. O. Natomiast w Polsce ja bym bardzo pragnął, żeby Tusk czy Kaczyński powiedział, żeby nie kupować u mnie. To by było. Przyszedłbym rano do pracy, pan tu nie stał, bo my tu już od północy. Prawda? No ja sprzedaję antykwaryczne stare książki, znaczy moja firma jeszcze tam mało pracuje. Życzyłby pan sobie, żeby zakazać, tak? Ja prosiłem Tuska, ale on mnie wyśmiał. żeby coś powiedział, tak jak Merkel zakazała, bo oni, ci Niemcy nie tylko u mnie nie kupują, w ogóle piją wodę. Mało tego, opowiadali mi,
opowiada, to jest dygresja, ale w ogóle ciekawostka. Opowiadała mi jedna kobieta, która zajmuje się obwożeniem Polski, zresztą wycieczek po Europie, jako taka pilotka, że dwa razy spotkała się, że Niemcy przyszli na piwo do pięciogwiazdkowego hotelu i przynieśli swoją zagrychę, swoje kanapki. Każdy oszczędza tak, jak umie. No mówi, że standard. No tak, no, bo Merkel kazała oszczędzać. No. U nas na pobrzeżu siadają na murku i piją wodę z kranu, bo jakby usiedli przy tym, a ten biznes, co tam nakręcą, to Skandynawowie robią. I o dziwo Włosi i Hiszpanie, ci niby biedni. Ten był biznes w tych knajpach drogich. A Niemcy już nie, ale jeszcze 3 lata temu. Proszę bardzo, to jest do pana profesora, który mieszka w Niemczech, czy potwierdza tą sytuację, w tym przełomie, który stał się w Niemczech 3 lata temu. Pan ma najwyraźniej dużo głębszą znajomość spraw niemieckich niż ja, w związku z tym mogę się nie ukorzyć przed tą diagnozą. Ja nie wiem, ja wiem tylko, że są w różnych kulturach, w różnych kulturach są różne wzorce zachowań ekonomicznych i na przykład w Niemczech, akurat w tym regionie, gdzie ja często przybyłem, z nienawidzonym w cudzysłowie narodem są Holendrzy, dlatego że oni przywożą swój własny problem, Ale to nie dla mnie z powodu Merkel, czy nie z powodu holenderskich rządów, tylko dlatego, że mają taką tradycję sięgającą swoimi korzeniami przez 16-17 wieku. Są takie samochody skrajnie oszczędne. Na tle, z naszego punktu widzenia Niemcy są bardzo oszczędni, ale jest nawet jeszcze bardziej oszczędny niż Niemcy, nie wiem, czy Holendrzy, którzy oszczędność doprowadzą niemieckich gastronomów do furii, nienawiści. Ale to jest historia, której nie chciałbym się pogłębiać, ona się skończyła do innego momentu. Proszę pana wypowiedzi, społeczeństwo kastowe i tak dalej, to dowodzi po prostu tego, że niewolnictwo nierówne i że nie można powiedzieć generalnie a priori raz na zawsze, raz na dobrze, że życie w społeczeństwie niedemokratycznym czy kastowym jest pasmem cierpień. Nie jest tak, że jest pasmem cierpień, może być dla niektórych pasmem cierpień, dla niektórych może być czymś innym, może być, że poszczególne kasty czy segmenty społeczeństwa mają swoje prawa i przywileje, tak było w Imperium Osmańskim, na przykład gdzie różne wspólnoty religijne też miały swoją daleko posuniętą autonomię. Także nie jest tak, że demokracja jest zawsze w każdym szczególe lepsza od ustrojów niedemokratycznych. Można różne bilanse cząstkowe przeprowadzać, które razem mówią przeciwne. Natomiast w sprawie tego niewolnictwa, ja wiem, że skaczę z jednego punktu na drugi, który pan był uprzejmy poruszyć, ale chcę się do czegoś odnieść. W sprawie tego tak zwanego niewolnictwa kredytowego. To jest taka partia Razem, której nie chcę państwa zachęcać, ani odstręczać, która bardzo jest przeciwna temu niewolnictwu kredytowemu, o którym pan wspomniał. No, odniosę się do kwestii brania kredytów we frankach szwajcarskich, żeby zilustrować pewien punkt, który zrobiłem na samym początku. Nie wiem, czy wśród państwa są liczni frankowicze, tak zwani frankowicze, czy nie, ja na pewno nie byłem, nie byłbym, dlatego że wiem coś, co nieco na temat franka szwajcarskiego, złotówki polskiej, zajmie relacji między tymi walutami. Nigdy w życiu kredytów franka szwajcarskich nie wziął. Natomiast słyszałem przypadek kredytobiorcy, który w banku, kiedy mu oferowali kredyt w frankach szwajcarskich, zapytał się, co będzie, jeżeli za 5 lat frank szwajcarski przestanie istnieć. Otóż moim zdaniem jest to dobry przykład tego, co się dzieje, czy jakie trudności sam człowiek się wkopuje, wplątuje wtedy, kiedy nie ma wystarczających informacji, kiedy nie był uprzejmy się zapoznać z pewnymi rzeczami. No, frank szwajcarski jest jedną z najstabilniejszych walut świata i prawdopodobieństwo, że za 5 lat przestanie istnieć, jest bardzo, bardzo nikłe. Podobnie porządek ekonomiczny szwajcarski jest jednym z najstabilniejszych porządków ekonomicznych świata i podobnie Szwajcaria jest jedną z najstarszych demokracji europejskich. Także jeżeli się tego nie wie, to się stawia właśnie tego rodzaju pytania. Nie wie się o relacji zachodzącej między złotówką a frankiem szwajcarskim, o relacji zachodzącej między ekonomiami tych krajów, między państwowościami tych krajów, między ich ustrojami politycznymi, ekonomicznymi itd. Jeżeli się przedtem nie przeczytało paru książek, to przynajmniej parę broszurek na temat zarówno Szwajcarii, jak i Polski. Wtedy się stawia głupie pytania i się wyciąga fałszywe wnioski praktyczne. I się sam wikła w tego rodzaju niewolnictwo kredytowe, z którego później zdarza się ciężkie wyjście i tak jak pan mówi, miesiąc bez pracy staje się prawdziwą katastrofą. Ale to ilustruje właśnie ten punkt, o których zacząłem. Trzeba sobie wyrobić opinię, rozumieć, wyrobić opinię na temat realiów, na przykład zachodzących w stosunkach między walutami krajów X i krajów Y. Wtedy się podejmie mądre decyzje na swój prywatny użytek, a również będzie się miało zdanie. Ale reklama wciska.
No więc właśnie dlatego ja mówię, że reklama, społeczeństwo demokratyczne reklama ma swoje miejsce, ale dlatego mówię, powinny istnieć instytucje takie jak na przykład nasza kawiarnia, gdzie ludzie mają szansę z dystansem na spokojnie przedyskutować pewne rzeczy za i przeciw, uświadomić sobie, że są reklama czy nie reklama, to co ona mówi to jest jedno, ale realia są trochę inne. Co dwie głowy to nie jedna, co dwie idee to nie jedna. Ścieranie się idei w tego rodzaju dyskusji uświadamia nam, czy pozwala nam się przybliżyć do bardziej zrównoważonego rozeznania swoją rzeczy i podjęcia mądrzejszej decyzji na swój prywatny i na publiczny użytek. Dziękuję bardzo. Można dwa słowa tylko. Jak najbardziej się z profesorem zgadzam, jeżeli chodzi o te kwestie demokracji, a inne ustroje. Bywały na bardzo przyzwoite monarchie. Montesquieu już nie bez racji francuską chwalił, chciałem trochę poprawić. No Rousseau nienawidził, ale też miał swoje racje. Wydaje mi się, że bywały cywilizowane arystokracje, republiki. I ja bym chciał powiedzieć o czymś takim jak bałwochwalstwo demokracji. Uważam, że istnieje coś takiego jak bałwochwalstwo demokracji. I to mnie to dosyć drażni, ponieważ już miałem tę okazję mówić, także tak naprawdę to nie żyjemy w demokracjach, tylko albo w oligarchiach, albo w lepszym przypadku w ustroju mieszanym. Mam wrażenie, że u nas żyjemy w ustroju mieszanym, chociaż jednowładztwo, prawda, tutaj, no, władza prezydencka jest taka sobie, powiedzmy, pośrednia. Także ten miks jest najzdrowszy, że tak powiem, jeżeli są elementy takie i inne. Właśnie ja się z profesorem Bartyzelem w paru sprawach zgadzam, ale z tym, że podział władz jest ten montesquieuszkowski, że on jest do niczego, to się zgodzić nie mogę. Ja bym chciał powiedzieć tak, że jest taki konserwatyzm, który jest mi bliski, który jest otwarty. Taki konserwatyzm chce się uczyć i od anarchistów, i od lewaków, od każdego po trochu. Tak poszukuję mądrości. Jak poszukuję mądrości, to źródeł jest wiele i z każdego warto czerpać. Dziękuję. Czyli ja mogę tu się włączyć, bo widzę, że się wiele kontrowersyjnych rzeczy tutaj dzieje i mówi. Jeśli ja mógłbym teraz się odnieść do profesora Piekarskiego, tak żeby pewne napięcie tak wytworzyć, to wydaje mi się, że jeśli o bałwochwalstwie względem demokracji jest mowa tutaj, że takie rzeczy mają miejsce, to powiedziałbym, że wręcz jest przeciwnie. Mnie na przykład denerwuje to poniżanie demokracji. Wszyscy mówią źle o demokracji i nikt nie chce za demokrację umierać w tym kraju. No tutaj jeden nie chce demokracji. Ja nie mówię tu o państwie, ale wspominałem o ankiecie, że 48% nie chce demokracji. Obserwuję, jakie są dyskusje facebookowe i szczególnie jak są komentarze pod jakimś artykułem. Mam takie wrażenie, że my wszyscy jesteśmy antydemokratami, ale to troszeczkę tak jak z narzekaniem na teściową, która robi obiadki, albo na małżeństwo tradycyjne, a potem jak człowiek sam zostaje, to tak no trochę łyso i głupio i w ogóle nie jest wcale szczęśliwy. Wiele problemów, które przypisuje się demokracji, nie są immanentną cechą demokracji. To są problemy, z którymi spotkamy się w każdym społeczeństwie, gdzie zepsuci są konkretni ludzie mający władzę. Jeżeli mówimy o monarchii, to pamiętajmy, że jeśli monarcha jest zepsutym człowiekiem, no to i monarchia będzie nie do życia. Jeśli mamy oligarchię, zepsutą jakąś elitę, to i ta oligarchia będzie nie do życia. Demokracja tym się różni od tamtych systemów, że nie wyklucza, przynajmniej w teorii, ale ta teoria się przynajmniej jakoś przekłada na praktykę, nie idealnie, ale przekłada się na praktykę. Mamy prawo dyskutować, mamy prawo publikować, nie chcą nas publikować w jednej gazecie, to znajdziemy drugą. Mamy prawo wyjść na rynek i powiedzieć, co o tym sądzimy. To może mieć małe przełożenie w sensie praktycznym, ale relatywnie i tak większe niż gdziekolwiek indziej. Jeśli byście wyszli na Placu Czerwonym, nie wiem, czy on się dzisiaj nazywa jeszcze Czerwonym, mam nadzieję, że tak. Nie ma leżowy. Jeśli wyjdziecie i będziecie krzyczeli, że nie wiem, coś źle się dzieje w państwie rosyjskim, to nie wiem, może nie przeżyjecie. Gdybyście próbowali kilkaset lat temu robić takie rzeczy, publikować jakieś ulotki i je rozprowadzać, to by się też to źle dla was skończyło. W Chinach też by się dla was źle skończyło obecnie. Więc powiem szczerze, mówmy dobrze o demokracji, a źle mówmy nie w tym sensie, że demokracja jest zła, tylko mówmy, co jest, w czym nie dorastamy do demokracji, jeśli tak bym mógł powiedzieć. I pracujmy nad tym, zaczynając oczywiście od siebie. Na przykład, jak ktoś z was teraz napisze wpis, że ja tych i tam wymienia jakąś grupę, to bym tak, a tak potraktował, to niech ta osoba potem nie narzeka na demokrację, bo sama ją psuje. Takim sposobem wyrażania się i zajmowania głosu publicznego. Dziękuję. Dziękuję.
Można? Demokracja kwalifikowana jest jeszcze najbardziej znośna, tak, ale próbując tutaj jeszcze zaognić trochę, skoro kolega sobie życzy, to przywołam opinię, nie wiem, czy Państwo znacie takiego pisarza, Nicolasa Gomeza Davila. Ja chcę zastrzec, że sam nie podzielam jego opinii, ale uważam je za ważny głos w dyskusji nad demokracją. Dlatego pozwolę sobie tutaj wtrącić kilka zdań. Pisał: demokracja jest nie tylko politycznym faktem, lecz także religią. Jest to religia, w której miejsce Boga zajmuje człowiek. Wedle Davili ludzie zachowują się tak, jakby człowiecza wola była całkowicie suwerenna, jakby człowiek mógł sam decydować o dobru i złu, prawdzie i fałszu, pięknie i brzydocie. W rezultacie współczesny świat jest widownią demokratyczną. Panuje terror i zniewolenie. Środkiem despotycznych rządów jest władza sądownicza i biurokracja. Jest w tej argumentacji dużo przesady, dużo goryczy, ale wzbraniałbym się przed taką oceną, że ona nie mówi prawdy. Ona mówi część prawdy też i o polskiej demokracji. Mam drugi mikrofon, także kto z Państwa następny? Teraz gender będzie się. Dzień dobry, nazywam się Maria Bogarko i tutaj ogólnie padło wiele ciekawych rzeczy, na które chciałabym coś powiedzieć, ale tak naprawdę skupię się może na dwóch wątkach ważnych, które zostały poruszone. Mianowicie najpierw tutaj, co pan profesor poruszył, kwestię Holendrów, bo wywołało to u mnie uśmiech na twarzy. Także tak, zgadzam się z tym i ewidentnie bierze, jest to zaszczepione, ta cała oszczędność u tych społeczności w kulturze, która tak naprawdę bierze swoje źródło w religii, czyli z kalwinizmu, prawda? Bo tam u nas w krajach katolickich jednak ten rozwój i poziom gospodarczy jest o wiele niższy. Oczywiście pomijając kwestie historyczne i geopolityczne, prawda, tylko jeżeli chodzi o ten stosunek do pieniądza, bo jest to bardzo ważne. U nas zawsze było mówione, że ten, kto jest bogaty, to musi oddać i dzielić się tymi pieniędzmi, plus łożyć na kościół, prawda, w postaci i daniny i w postaci płacić za odpust, tak jak było to w średniowieczu, no i później jeszcze u nas. A tam raczej ludzie byli uczeni, żeby zarabiać i oszczędzać, i ten, który odnosił większy sukces ekonomiczny w życiu na ziemi, większe prawdopodobieństwo było, że pójdzie do nieba i Bóg jest mu bliski. Ci, którzy nie potrafią się wzbogacić na ziemi, pójdą najprawdopodobniej do piekła. Czyli te wartości były zupełnie inaczej pojmowane niż w naszych kulturach. A teraz tutaj jeszcze kwestia demokracji, co tu pan profesor powiedział a propos i rzucił pytanie w eter, mianowicie czy jeżeli ktoś zapłaci 10 tysięcy złotych na rzecz zrzeczenia się miesięcznie, a jeszcze lepiej, to już w ogóle. Tak, właśnie, bo to jest ciekawe. Uważam, że może tutaj nie jest za odpowiednie miejsce, aby dawać takie pytanie, bo myślę, że tutaj jednak ludzie są bardziej świadomi tego, że to, że mają prawo głosu, traktują to jako swego rodzaju wartość, którą trzeba pielęgnować, tak? I jest to taka wartość, która została tak naprawdę wywalczona przez naszych rodziców, przez naszych dziadków. Oto za to umierali, tak? I walczyli. I chciałabym zauważyć, że jeżeli chodzi o frekwencję, chociażby w wyborach, jaka była ostatnio frekwencja? No nie najgorsza, właśnie. I to była jedna z najlepszych frekwencji, jaką mieliśmy. W poprzednich wyborach były dużo niższe. I teraz o czym to świadczy? Tak naprawdę, jeżeli na ulicy się zapytamy, czy jesteś za demokracją, czy cieszysz się, że żyjesz w demokratycznym kraju,
Każdy powie, że tak. No 90%, prawda? Nawet więcej. W naszej ankiecie... Znaczy nie, nie chodzi mi o tutaj o tych sceptyków, ale mi chodzi tak ogólnie takie pytanie, nie wdrążając się tam, nie zagłębiając się. I w większości ci, co bez przemyślenia powiedzą, że tak, cieszę się, to tak naprawdę właśnie te osoby wykazują się stosunkowo niską frekwencją i nie korzystają z tego swojego czynnego prawa do podejmowania wyborów, prawda? I takim osobom, które nie uczestniczą czynnie w wyborach, tak naprawdę gdyby zadać takie pytanie, bez zastanowienia powiedziałyby tak, bo tak naprawdę w trakcie swojego życia może tylko raz uczestniczyły w wyborach, albo nawet nigdy, bo się tym nie interesują najzwyczajniej, tak? Tak samo jak teraz ma zostać wprowadzone 500 zł na dziecko. Na pewno i znajdą się tacy, którzy zdecydują się na poczęcie dziecka tylko dlatego, że dostaną 500 zł. Też są, też niestety, ubolewam, ale też znajdzie się taka grupa, prawda? No nie można zaprzeczyć. Dziękuję. Jeśli ja mogę się poczuć wywołany w tablicy. Dwie rzeczy. Jedna jest taka, że jak powiedziałem, że ktoś by nam zaproponował, miałem na myśli nam w trochę szerszym gronie niż tylko tutaj nam. I wydaje mi się, że nawet jeśli byśmy mieli odrzucić to przez ułamek sekundy, tak bądźmy szczerzy, byłaby to oferta, która szczególnie dla tych, którzy lepiej koniec z końcem wiążą od miesiąca do miesiąca, gdzieś część waszego mózgu, naszego mózgu by się zastanowiła nad tym. Natomiast nawołując do osób, które są zadowolone, ja nie wiem, czy akurat ci, którzy by nie głosowali, by najchętniej odpowiedzieli pozytywnie, bo to jest takie domniemanie, musielibyśmy to sprawdzić. Ale uważam, że to jest do pomyślenia. Jest do pomyślenia, że są ludzie zadowoleni z demokracji i wcale nie korzystają z prawa wyborczego. Dlatego, że nie mają na to czasu, albo uważają się za mało kompetentnych, żeby głosować, a i tak doceniają, że inni za nich to robią. To jest możliwe. Ja sobie wyobrażam, to jest takie pojęcie w języku angielskim, no, przetłumaczone pasaż na gapę. Korzystamy z tego, że inni harują, w cudzysłów harują politycznie na nas i cieszymy się względną wolnością, również wolnością od polityki. Bo może się zdarzyć tak, że te same osoby, które teraz nie uczestniczą w polityce, kiedy będzie prawdziwa chwila potrzebna, to oni pierwsi będą oddawali życie, chociaż nie uczestniczyli w trakcie, kiedy był pokój i było można korzystać z praw obywatelskich. Ja nie jestem zwolennikiem, to profesor Piekarski byłby zwolennikiem takiej tezy, że wolność powinna polegać też na tym, że jest wolność do uczestniczenia w procesie, w procesach politycznych, angażowania się. Jest to ważne, żeby demokracja nie zaginęła, żeby takie praktyki miały, żebyśmy byli aktywnymi obywatelami, ale nie wiem, czy to jest aż tak konieczne jak w starożytnej Grecji, bo w starożytnej Grecji to życie prywatne było czymś nieinteresującym, jak ciekawym, zresztą po łacińskie privatus, to chyba pogardliwe raczej było, więc w wojsku w amerykańskim, być może brytyjskim, private to jest po prostu szeregowy, nic ciekawego, więc trzeba było być kimś, a kimś to się jest przez partycypację. Natomiast dzisiaj zgadzam się z Kimliką, przynajmniej w części się zgadzam, że jest wiele rzeczy, wiele innych poziomów, na których się możemy spełniać, jako dobrzy nauczyciele w szkołach, jako dobrzy rodzice, jako dobrzy przyjaciele, jako organizatorzy, nie wiem, klubów sportowych, klubów takich, robiący coś, co jest małą cegiełką i z tych małych cegiełek składa się to życie społeczne, a nie uczestniczący w wyborach. Natomiast kiedy jest, no nie zawsze jest to taka potrzeba, ale może być sytuacja, że ktoś się czuje zmobilizowany nawet do uczestnictwa w polityce, kiedy to jest naprawdę konieczne. Dzisiaj trudno mi powiedzieć, nie chciałbym nakłaniać, żeby nie uczestniczyć w wyborach, bo to może nie byłoby przyzwoite, ale na przykład niejaki Peter Singer, który tutaj mógłby podpaść z wielu innych powodów, jakby młody i jeszcze powiedzmy nie szalał w bioetyce, to sformułował taką tezę, że jeżeli nie idą do wyborów ci, którzy naprawdę nie rozumieją, o co chodziło, o co jest stawka, nie przeczytali ważnych publikacji, książek, nie przemyśleli, to tym lepiej dla tych wyborów. Zgadza się. Tylko to jest ciekawa linia rozumowania. Niemniej ja bym tu wyłączył kwestię, co wnosi liberalizm, co w Polsce wnosi liberalizm, co na świecie wnosi liberalizm. Więc liberałowie, tacy rasowi, nie wiem, mówią, no nie musisz brać udziału, my to za ciebie załatwimy, tak? Nie ma przymusu.
to jest trochę, z jednej strony to jest racja, ale jeżeli tak się nad tym zastanowimy, to jest też to niebezpieczne. To prowadzi do tego, co tacy lewacy jak Habermas krytykują, odpolitycznienie społeczeństwa. Zniechęcenie. Do tego prowadzi właśnie takie oligarchiczne rządzenie, bo de facto, kiedy liberałowie rządzą, to często jest to oligarchia, chociaż de facto oni się tego wybierają. I właśnie tu bym miał ten zarzut, że prawo do tego, żeby korzystać z demokracji, ale w niej nie brać czynnego udziału. Uważam, że to jest dobrze, że ci, którzy nie wiedzą, co sądzić, żeby po prostu się powstrzymają od głosu. To jest uczciwe, to jest, tak powinno być. Natomiast jeśli hurtem, że tak powiem, się zniechęca większość społeczeństwa, nawet tych, którzy mają ochotę. Ja, proszę Państwa, nie mam czasami ochoty, ale we wszystkich wyborach biorę udział. Poczuwam się, mam takie poczucie obowiązku i też uważam, że powinienem i to robię. Nikogo bym nie zmuszał, ale z drugiej strony raczej należy zachęcać do uczestnictwa, tak? Właśnie do tej demokracji partycypacyjnej. W sprawach może nie każdy od razu się powinien wypowiadać i nie wiem, czy własnym głosem przeważać szale na temat tego, co w ogóle, jakie są rozwiązania potrzebne w Europie, prawda, w całej Polsce. Może co o własnej dzielnicy. Byłem radnym dzielnicy. Uważam, że uczmy się tej lepszej demokracji właśnie lokalnie, tam, gdzie po prostu mamy jakieś doświadczenie, gdzie wiemy, dlaczego tak, a dlaczego nie. W ten sposób tu widzę. Proszę. Właśnie do tej ostatniej nuty chciałbym się podłączyć i powiedzieć, że nie możemy utożsamiać stosunku do demokracji, czy wnioskować szybko, pochopnie o stosunku do demokracji, globalnym stosunku do demokracji po zachowaniach wyborczych, czy ktoś idzie do urny, czy ktoś nie idzie do urny. Tym bardziej, że okazji do chodzenia do urny nie masz tak wiele, bywa, że ktoś jest po prostu chory, kilka okresów wyborczych pod rząd, tak się składa, czy jest wyjechany, czy ma jakieś inne jeszcze problemy. Inaczej w Szwajcarii, gdzie są co dwa tygodnie praktycznie jakieś referendum, czy kantonalne, czy na federalne, gdzie ludzie mają okazję w takim właśnie formie demokracji bezpośredniej się wypowiedzieć w ważnej sprawie. Ale Szwajcaria jest bardzo, bardzo osobliwym krajem, który warto znać, warto rozumieć, jeśli chce się rozumieć demokrację, tak jak to są bojce. Jest częściowo kalwińsko, ale nie całkowicie kalwińsko, już na to warto. Natomiast chciałem się przychylić do odpowiedzi mojego znakomitego kolegi profesora Piekarskiego, tyle, że są inne formy praktykowania demokracji w życiu codziennym, we własnym życiu prywatnym, zawodowym, publicznym, jako radny dzielnicy, czy jako po prostu ktoś, kto zwraca uwagę na to, żeby nie wandalować wiatr przystanków tramwajowych, czy tym podobne. Demokracja to jest cały pakiet, cała wiązka najprzewodniejszych wzorców zachowań, gotowości, cnót, na przykład szacunek dla drugiego człowieka, pozwolenie mu, żeby się wypowiedział, nie przerywanie mu w środku zdania, uznawanie jakiejś tam elementarnej przyzwoitości, racjonalności jego racji, nawet jeżeli wydaje się mówić o rzeczy. Traktowanie go serio, nie z góry, nie patronizing, nie patronizująco, ale tak jakby był dobrym partnerem, nawet jeżeli się wie, że nie ma matury, powiedzmy. No to także jest bardzo wiele sposobów praktykowania demokracji. Nie można powiedzieć, że demokratą jestem tylko wtedy, kiedy albo pozwalam się wybierać, albo wybieram innych raz na 4 lata, czy na jakiś inny okres wyborczy. Ale praktycznie mogę tak jak być chrześcijaninem, to znaczy tylko pójść w niedzielę do kościoła, czy wysłać dzieci do komunii i tym podobne, ale praktykować pewne cnoty w życiu codziennym, zarówno prywatnie, jak i publicznie, jak i zawodowo, podobnie z demokracją. Myślę, że to większości z nas jesteśmy demokratami. Myślę, że tak powiedzieli nie demokratów, czy antydemokratów, społeczeństwo polskie znalazło się wielu, tylko że może nie wiemy, że jesteśmy demokratami. Zapytanie, czy jesteś demokratą, powiemy coś innego, albo ja powiem nic. Ale gdyby ktoś wziął pod lupę nasze życie i zbadał nasze zachowanie i nasze wskazywane praktyczne cechy, takie czy inne, to okazałoby się, że jednak jesteśmy. Taką mam przynajmniej optymistyczną nadzieję. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, proszę. Nie mam chętnych, tylko wszystko. Z dokulaków? Dzień dobry. Łukasz Derpiński. Ja muszę się zapytać panów, czy... Czy są jakieś, co zdaniem panów uwarunkuje, czy też spowodowało pojawienie się demokracji współczesnej? Czyli jakie wartości, czy też jakie protesty kulturowe z jednej strony? Z drugiej strony chciałem troszeczkę to pytanie odwrócić i zapytać się, czy uważają panowie demokrację współczesną za mniej lub bardziej nieuchronną może konsekwencję wartości albo protestów kulturowych, świata, w którym ta demokracja się pojawiła, czy też ta demokracja się pojawiła
ale mogłaby być dobrze się nie pojawić, czyli jakiś, nie wiem, efekt splotu pewnych okoliczności politycznych, społecznych i przy niewielkiej zmianie, nie wiem, moglibyśmy kontynuować równie dobrze sytuację sprzed rozwoju, sprzed pojawienia się demokracji współczesnej. Bardzo ciekawe pytanie, które aż prosi się o to, żeby się zadeklarować jako zwolennik Hegla, czy Hegel Redivivus, czy Tuba poglądów Hegla. Skąd wzięła się demokracja, czy demokracja jest czymś ochronnym, czy demokracja kiedyś przemówi. Te pytania są oczywiście bardzo trudne. Można powiedzieć okoliczności, w jakich państwa demokratyczne, jakie historycznie się pojawiały jedno po drugim w historii naszego kontynentu, powiedzmy, czy starożytne Ateny, czy inne kraje. Pojawiały się jako demokratyczne, czy wynurzały się z otymentów historii jako demokratyczne. Szwajcaria jest bardzo ciekawym przykładem. Również inny kraj, mało znany, ale z tego co wiem, znany również w pewnym stopniu, to jest Islandia. Kraj przynależny kulturowo, językowo, najstarsza demokracja, poststarożytna demokracja europejska. Od samego swojego początku, od samego zadatku swojego istnienia w IX wieku, ukonstytuowała się jako demokracja, jako państwo, jako republika, bez użycia słowa republika, ale to nazywamy Lidwedi, czyli władza ludu, oparta na zasadzie partycypacji w ciele ustawodawczym. Niestety słabością demokracji islandzkiej to było to, że nie mieli rządu, nie mieli władzy wykonawczej, także każdy był wykonawcą swoich własnych praw. Po prostu w XIII wieku Islandia utraciła suwerenność na rzecz Norwegii, dlatego że pogrążyła się w całej sieci wojen domowych, prywatnych wojen, toczonych takich ostatnich zajazdów na Litwie, ale niestety nie ostatnich zajazdów na Islandii. Było coś podobnego do zajazdu na Litwie, egzekucja praw na własną rękę. I to była słabość. Ale jeżeli chodzi o partycypację, jeżeli chodzi o brak despoty, czy monarchy, czy kogoś, jeżeli chodzi o rządy na zasadzie parlamentarnej, to Islandia rzeczywiście jest pierwszym krajem europejskim po starożytnych Atenach, który formę demokratyczną stworzył w sposób prawie doskonały. I to jest właśnie ciekawie, ja w tej chwili nie mogę zrobić wykładu o historii wczesnośredniejszej Islandii. Panie profesorze, Islandia była wysłą bezludną do IX wieku, dopóty nie została zaludniona przez Norwegów, uciekających z Norwegii przed Haraldem Piętnowłosym, który był pierwszym despotą roszczącym swoje pretensje na władzę absolutną nad całą Norwegią. Żeby uniknąć despotyzmu, ci samorządni gospodarze, powiedzmy, lokalni królicy, uciekali na bezludną wówczas Islandię po to, by nie stworzyć tam królestwa konkurencyjnego do Norwegii, tylko republik. To jest słowa republika, ale państwo oparte na zasadzie ustrojowej demokracji partycypacyjnej z władzą ustawodawczą i z władzą sądowniczą, bez władzy wykonawczej niestety. Także to jest bardzo ciekawe. Studiować coś takiego i wtedy przychodzą do głowy różne ciekawe myśli na temat tego, właśnie relevantne na pana pytania, w jaki sposób demokracja się rodzi, jakie kryzysy może przechodzić i tam podobnie. Także zachęcam do studiów historycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten przykład z Islandią, bo powiem szczerze, prawie nic o Islandii nie wiem. Nie podróżuję tak jak pan profesor. Natomiast jedną rzecz wie, co jest w Islandii. W Islandii, proszę państwa, sądzą banksterów, tak? To by się przydało. To niewolnictwo, tak? To by trochę wyplenić to niewolnictwo. Zresztą to by trzeba było niektórych banksterów, tym co można coś udowodnić, bo jak można, no to już trudno. To jeśli chodzi o Islandię. Znaczy ja myślę, że odpowiedź na pańskie pytanie trzeba było uzależnić, o którym ze znaczeń demokracji mówimy. Wydaje mi się, że ten akcent tu się u pana profesora pojawił, bo właśnie ta uczestnicząca demokracja to jak najbardziej. I też nie byłbym gotów zrezygnować z tych, może nie aż takich wspaniałych zdobyczy jak entuzjaści. Ja sam się za demokratę nie uważam. Uważam, że jest to dobre narzędzie, jeżeli w niektórych sprawach się sprawdziło, na podstawie doświadczenia to możemy powiedzieć i takich pozytywnych doświadczeń trochę było. Jeżeli państwo pozwolicie, bo nie wiem, to już może nie będę się więcej wypowiadał, chciałem nawiązać troszeczkę do tego, co pani powiedziała o tej kwestii kalwinizmu, Holendrów i tak dalej. Znaczy ja bym chciał trochę, żeby Polacy się leczyli z pewnych kompleksów, żeby aż tak bardzo nie czuli się gorsi. I wydaje mi się, że kalwinizm oczywiście to jest ciekawy eksperyment chrześcijański, że tak powiem. Pewnie jakieś wnioski z tego płyną. No, pani tu podjęła całą taką
sekwencję, którą z osobą oczywiście uczonego wielkiego Maxa Webera należy łączyć, to, to już te, jakby można by kamyczek przerzucić do tego, co będzie dyskutowane tu na następnym spotkaniu. Ja się ostatnio troszeczkę zajmowałem kwestią sekularyzacji, miałem tam jakiś artykuł się ukaże mi na ten temat. Więc wydaje mi się, że katolicyzm też ma coś do wniesienia i w Europie, i też Polska. Nie chcę tu operować takimi standardami, bo wiadomo, że ten stereotyp Polak, katolik i tak dalej, to, to jest pewne nadużycie. Niemniej wydaje mi się, że my też coś możemy wnosić i nie powinniśmy się wstydzić tych rzeczy, które no, są też naszym dorobkiem. Tak bym powiedział, że nie miałbym kompleksów i z Kalwinem każdym chętnie podyskutuję. Ja wrócę do pytania o historię, o demokrację i w jakich okolicznościach mogła powstać. Wydaje mi się, że demokracja to jest taki pierwszy rodzaj systemu, który w małych społecznościach był jakby domniemany, bo jeśli spojrzymy na, tutaj profesor wspominał Islandię, no to nazwijmy to wśród Wikingów była tradycja Alfingu, czyli takiej rady wieców, starszych, który chyba nie był jakoś tam elitarny, można powiedzieć. Każdy mógł tam, jeśli zasłużył się uczciwym życiem, a nie majątkiem czy czymś innym, mógł był w tym antingu uczestniczyć. W słowiańskich stronach, jeśli tak mogę powiedzieć, mieliśmy wiec. Pojęcie wiecu, nie wiem, w starym baśni się pojawia. Jest to odniesienie, to oczywiście to nie te czasy, które trzeba by jakieś badania historyczne zrobić. Ale gdybym mógł taką tezę powiedzieć, te domniemane demokracje, one były skazane na porażkę w tym sensie, że one nie miały siły rzeczy, nie mogły przekroczyć pewnej granicy populacyjnej. To tutaj w jednym z artykułów autor pisze, że no 30 km, tak jak kręgiem zakreślić, ile można tam dojść na piechotę w ciągu dnia, czy dojechać, w zależności od technologii, jaką dysponuje w danym czasie. Trzeba znać się nawzajem, no kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców maksymalnie. Natomiast despotie miały to do siebie, że pożerały, jeśli można tak powiedzieć, ludy i rozprzestrzeniały się i mogły zbudować armię, która miała więcej, kilkakrotnie więcej ludzi niż wszyscy mieszkańcy danej demokracji. Te demokracje były skazane na porażkę. Natomiast w pewnym momencie w historii, trudno powiedzieć, czyja to zasługa, ale myślę, że po części jest to zasługa nauki, która sprawiła, że byliśmy w stanie, nie wiem, lepiej się leczyć, lepiej się odżywiać, że byliśmy w stanie też komunikować się za pomocą, nie wiem, prasy. Mogły powstać pewne wspólnoty polityczne, które komunikują się w miarę sprawnie i szybko, pokonując tę naturalną granicę starożytnych demokracji, czy powiedzmy starej demokracji. I to jest jedna rzecz, która umożliwiła demokrację. Druga, gdybym mógł powiedzieć, to obawiam się takiej historii, intelektualna historia liberalizmu francuskiego autora, teraz nie chcę przekręcić, tak, Manet, który no, w jakimś sensie to jest historia liberalnej demokracji. Pokazuje, że pewne idee, te idee się pojawiły, które byłyby jakoś tam proto-liberalnymi czy proto-demokratycznymi ideami, pojawiły się w momencie, w którym stara klasa polityczna rządząca, czyli powiedzmy szlachta, rycerstwo, zdobyła konkurencję w postaci ludzi, którzy swoją pracą, przedsiębiorczością no, mieli ambicje, aby dołączyć do tych, którzy rządzą. Nie wiem, to się nazywa burżuazja, chyba to dziwnie brzmi, aż ciarki przechodzą. Ale ta klasa, wydaje mi się, że była tym momentem, który obalił stary porządek, wprowadził nowy i oczywiście to jeszcze nie jest demokracja, ale dzięki temu momentowi mogło zmienić się coś, co doczłapało do XX wieku i stało się demokracją. Oczywiście edukacja też, powszechna edukacja, rozprzestrzenienie się pisma, możliwość czytania, to reformacja między innymi była skutkiem też tych przemian, ale wydaje mi się, że demokracja także. I teraz to dobrze. Powiedział, znaczy to jest to bardzo dobrze. My nie dorastamy do demokracji. Jakby zobaczcie, jaki jest poziom debat, dyskusji, tam gdzie ludzie szczerze mówią, co myślą, na przykład myśląc, że są incognito, pod jakimś nikiem zajmują głos. No, to ja się boję o demokrację, ale wierzę, że jeśli nauczymy nasze dzieci, nauczymy rozmów, dyskusji ze sobą, nauczymy szanować siebie nawzajem, w domach będziemy umieli dyskutować, nie będziemy obrzucali się w cudzysłów błotem, tylko będziemy cierpliwie czekali, tak jak profesor powiedział, niech ktoś wyłoży swoje racje. To jest idealizm pewien, o czym ja mówię, to tego możemy nigdy nie osiągnąć, ale to nie o to chodzi, żeby to osiągnąć, tylko żeby nigdy się nie poddawać w dążeniu, bo każdy mały krok to jest coś. Nawet jeśli jest daleka droga przed nami. I to, co profesor Żołaniec powiedział, że demokracja jest
no, wątła w tym sensie, że łatwo ją zdmuchnąć, to powinno nas jeszcze bardziej motywować do tego, żeby odpowiednie praktyki, żeby dyskutować tak, żeby szanować się nawzajem. Nawet jeśli do czerwoności nas rozgrzewa ton i sposób dyskutowania drugiej strony, robić to cierpliwie. Oczywiście możemy przegrać. W tym sensie przegrać, że obudzimy się pewnego dnia i okaże się, że już o demokracji tylko w podręcznikach można czytać i że to był zwyrodniały system, bo nikt dobrze demokracji nie będzie pisał, jak już demokracji nie będzie. Chcę was tak zmotywować. Oczywiście być może to jest niepotrzebne, bo tu wszyscy obecni jakoś są zmotywowani. Dziękuję. Proszę bardzo, następne pytanie. Tutaj może ktoś jeszcze, kto nie udzielał głosu. Śmiało. No. Takie pytanie. Tomasz Skoczyński jestem. I tak postaram się to w miarę jakoś streścić, żeby nie było zbyt chaotycznie. W każdym razie z jednej strony właściwie z tego co pan mówi, trochę można wysnuć taki nieco dziwny obraz demokracji, że z jednej strony być może jest to na pewno jest to nieco naiwne, nieco historiozoficzne przekonanie, że jest ona właśnie takim naturalnym właśnie efektem pewnego jakby procesu dziejowego, a z drugiej strony, że jest pewną jakby cnotą i to dość efemeryczną, że właściwie do niej musimy tak czy siak dążyć, że ona nie wiadomo, czy w jakikolwiek jakby sposób się zrealizuje, nieco jak w przypadku wszelkich właściwie innych utopii typu właśnie komunizmu. Ponadto właśnie w razie czego, jeśli cokolwiek pójdzie powiedzmy nie tak w ramach społeczeństwa, zawsze można to zrzucić na karp wypaczeń bądź złej natury człowieka. Więc chciałbym zapytać przede wszystkim właśnie o dwie rzeczy. Pierwszą, co właśnie panowie poza tą właśnie na przykład tym elementem kultury politycznej uznają za największą istotę demokracji jako takiej. Czy jest to na przykład właśnie demokracja lokalna, czy przykładowo sam jakby właśnie ten dyskurs. Przykładowo, czy jest to na przykład kwestia chociażby podziału władzy, gdzie też o czymś powiedzmy świadczy sam fakt, że że mamy właśnie przykładowo takie modelowe demokracje jak Szwajcaria, w której obecnie przykładowo niektórzy potrafią jakby zarzucić jej społeczeństwu właściwie antydemokratyzm, ponieważ wygrywa tam w wyborach partia, która przykładowo opiera swój program m.in. na akcentach załóżmy ksenofobicznych. I też w związku z tym miałbym pytanie, jaka jest również według panów przyszłość demokracji, jak panowie to jakby widzą? Czy na przykład jest to też kwestia tego, czy w jaki sposób na przykład demokracja właśnie zrealizuje się też w społeczeństwie, do którego dążymy, czy przykładowo mówimy o społeczeństwie właśnie sieciowym, na ile ona właśnie będzie mniej bądź bardziej oddolna, na ile będzie ona właściwie pewnym jakby mechanizmem angażującym ludzi właśnie z ich woli bądź mimo woli. Jedna jeszcze taka uwaga, my mamy 2 godziny za nami. Ja jestem w dobrej kondycji, jestem bardzo młodym człowiekiem, ale moi starsi koledzy być może pomyśleć tak demokratycznie, jeśli mogę. Ja przeczytam w odpowiedzi na pańskie pytanie zdanie, które mamy w wywiadzie ze Stevenem Macedo. Steven mówi w ten sposób. Na pytanie, dlaczego demokracja? To byłoby pańskie pytanie. Ponieważ stanowi ona wyraz szacunku dla podstawowej równości moralnej wszystkich obywateli. Uznaje ich równy status i pozycję. Daje im równe szanse wpływania na rządy. I teraz mowa tu o wielkich osiągnięciach. Pomyślmy sobie, co mówiono o chłopie pańszczyźnianym w średniowieczu. Chłop pańszczyźniany łga, jest głupi i tak dalej, i tak dalej. Nigdy do nieba się nie dostanie. To jest z pewnej książki filozoficznej na temat życia w średnich wiekach. A jeśli się dostanie do nieba, to dlatego, że tak świetnie łga, że nawet świętego Piotra oszuka. Takie było myślenie, standardowe myślenie wśród rycerstwa i szlachty na temat chłopa pańszczyźnianego. To był wyraz całkowitego wykluczenia i pogardy dla drugiego człowieka.
Może wam się wydaje, że zwykli ludzie, chłopi w owym czasie byli traktowani z szacunkiem, bo my, chrześcijanie, musimy dbać o maluczkich i tak myślimy. Jeżeli spotkacie na mieście kogoś nieumytego od 3 tygodni, kogoś, kto nie umie poprawnie wypowiadać się, bełkocze i jeszcze być może się trochę zatacza i jest człowiekiem prymitywnym, to wasze myślenie o tej osobie będzie troszeczkę, no powiedzmy, będzie wam wstyd, że tak myślicie o tej osobie, ale zakładam, że nie będziecie widzieli w niej równego. A większość społeczeństwa żyjąca poniżej pewnego poziomu wykształcenia, poniżej pewnego poziomu ekonomicznego, może nie przez całą starożytność średniowiecza, ale tak wyglądali, byli zmarnowani, fizycznie zniekształceni przez ciężką pracę i brak, nazwijmy to, używania intelektu na najwyższych obrotach. Takie było życie większości. Jeżeli mówimy o starożytności, to w ogóle 90% to głównie byli ludzie umierający bardzo wcześnie w kopalniach jakichś gdzieś Imperium Rzymskiego, czy ewentualnie w jakichś innych miejscach. Byli po prostu maszynami, które nie miały nic innego, żadnej innej funkcji, tylko praca na innych. Dzisiaj nawet średnio biedny, nie mówię średnio zamożny, średnio biedny człowiek może od czasu do czasu kupić gazetę, może przyjść tu na to spotkanie i nawet jeśli nie jest zadowolony ze swojego życia, bo mógłby żyć lepiej, to gdyby na tydzień pożyczyć jego umysł i wcielić go w życie średniego, statystycznego człowieka z obok, szybko by tu wrócił i byłby wdzięczny, że żyje w tym kraju. Mogę? Może proszę. No jeszcze nie osłabłem na tyle, więc jeszcze na chwilę zareplikuję. Mam jeszcze tak trochę czasu. Mamy tyle czasu, ile będą Państwo potrzebowali. No dobrze, to świetnie, to świetnie. Ja muszę i tak jutro rano tu przyjechać. Więc mogę nie wyjeżdżać. Jeżeli chodzi o tę inkluzywność, to bym powiedział, że tak, ale jednak z licznymi zastrzeżeniami. Z równością moralną, jakąś powszechną, to mam poważny kłopot. Wydaje mi się, że kłopot miał również Kant. Kant jest niekonsekwentny, taki logiczny filozof, taki wielki umysł, ale w tym względzie wypowiadał rzeczy sprzeczne. I słusznie, dobrze robił. Bo moim zdaniem ta kwestia równości moralnej jest czymś, co po pierwsze należałoby precyzyjnym językiem. Jakoś trzeba byłoby to lepiej ująć, bardziej wyraziście, jako pewna intuicja, że trzeba współczuć różnym biednym ludziom, który los poskąpił swojej łaski, to oczywiście. Natomiast ja jeszcze przepraszam, ale to będę z tym bałwochwalstwem, no więc to kultywowanie zwykłego człowieka przybierało różne monstrualne postaci. W Związku Radzieckim też była piękna konstytucja i mieliśmy żyć w raju. No, starsi z Państwa, to jest stosunkowo mało osób, to wiedzą, na czym ten raj polega, prawda? I z tą równą godnością i w ogóle z równością ja mam problemy. To znaczy z dwoma nie mam, tak? To znaczy równość wobec prawa i równość wobec Boga. Z tymi dwoma to nie mam problemu, ale z innymi to już. Z moralną mam problemy. Tak, jeżeli chodzi o przyszłość demokracji, to oczywiście można trudno cokolwiek powiedzieć, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, ani w cudzym kraju. Po prostu nie wiemy, ale musimy się liczyć z tym, jeżeli bierzemy na serio teorię cyklów cywilizacyjnych, innych Arduino, czy innym podobne, to musimy się serio liczyć z tym, że społeczeństwo nasze, zwłaszcza dlatego, że nie jest jeszcze w pełni demokratyczna, demokracja jest tutaj po wijakach, raczkuje. Jednocześnie podnosi się poziom dobrobytu, to może utracić zainteresowanie dla demokracji. Tak jak społeczeństwo chińskie zdaje się, że utraciło zainteresowanie dla demokracji. Być może również inne, bardziej zaawansowane demokracje tracą zainteresowanie dla swojej dotychczasowej formy rządów. Także może być, że przeżyjemy kilkaset lat bez demokracji, z jakimś rodzajem oświeconego despotyzmu, technokratyzmu, dyktatury technokratów czy tym podobne. Ale oczywiście tego rodzaju futurologia jest niemądra trochę, więc wolę się w nią nie udawać. Natomiast co do istoty demokracji, to tak jak powiedziałem na początku mojego głównego wystąpienia, tej 5-minutówki na początku, nie mówię, że to jest cała istota demokracji, ale bardzo ważna jej część jest taka, że zdanie każdego, przynajmniej każdego dorosłego człowieka, choć nie wiem jak nisko był postawiony w hierarchii społecznej, jakby nisko był wykształcony i tym podobne, jest brane pod uwagę. Jest wysłuchany po pierwsze, pytają się go w tej czy w innej formie. Formy są bardzo, bardzo różne.
nie musi być rzucanie karteczek do urny, czy może być bardzo rozmaicie wyglądać, bardzo rozmaicie wyglądać, bardzo rozmaicie przebiegać. On jest pytany o zdanie, jego zdanie jest wysłuchane i jego zdanie jest brane pod uwagę. Nie w tym sensie, że się go karze za to, że miał odwagę coś powiedzieć, w tym sensie, że się kładzie się to na szale i musi pozwolić temu mieć wpływ, choćby nawet infinitesymalnie mały na kształt dobra wspólnego. To jest istota demokracji. Nie cała, ale znaczna część.